Halo, halo. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hello, gałgany wy moje, eleganckie. Słyszycie mnie, czy nie? Jak to tam wygląda u was? Ciuralla! Myk, 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 myk. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Witam, witam i o zdrówko kurna pytam, gałganiarze, moi eleganccy. Jesteście czy was nie ma? Muszę sobie czacik odpalić, bo ja tak mówię do was, na was nie widzę. Jeszcze kurna, by się przydało, nie? Przydałoby się, już was sobie tutaj naświetlam. Gałganiarze, yo, 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 yo. O, widzę was. Cześć, Elnar, Nutka, koleżanko. Witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie na kolejnej transmisji, szóstej już transmisji bodajże z gry Broken Ranks na moim kanale w ostatnim czasie, tygodniu, dwóch. Geminus, Jacek, Kuba, Dawidek, cześć, gałgany. Witam, witam i o zdrówko pytam. Kamerka działa, to mi działa, muzyka działa. Włączę sobie muzykę w grze. O, niech to nam leci. A tę muzykę z pulpitu wyłączę. Ona na razie może... No może nie działać tutaj aż tak. Witam, gałgany. Jak tam? Wyspani? Czy nie? Ja już tak od siódmej na nogach. Ale w miarę dobry poranek był. Myślę, że bardziej prawą nogą wstałem, aniżeli lewą. Więc git. Trochę mnie jeszcze głowa boli po wczorajszej migrenie. Taki się czuję, kurna, lekko oniemiały, ale już tak widzę, że coraz lepiej, nie? Na pewno jest lepiej niż na wczorajszej wieczornej transmisji. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale chyba będziemy kończyć Horizona powoli. Gdzieś tam jutro może, pojutrze. No i trzeba będzie znaleźć nową grę. Będziemy też się rozstawać na jakiś czas z Broken Ranksem, więc dzisiaj musimy się jakoś należycie tutaj z nim pożegnać. Mateusz, witam. Kawka zrobiona, woda też nalana. No i można grać, nie? Będziemy grać w grę, kurna! Zobaczymy, ostatnio udało nam się wbić 50. poziom. Sprawdzimy, czy mamy jakiś może... czy mamy my może tutaj jakieś ten, jakieś... jakieś questy do porobienia, czy coś w tym stylu. To jest nasz bohater z jego wielgaśnym toporem. No gramy, nie? Lecimy. 50. poziom jest. Widzę, że... O! Ktoś dołączył do mojej drużyny od razu. Wow! Dwie osoby! Satsuki Mo i MMORPG. Witam. Satsuki, czy ty przypadkiem nie wygrałeś kiedyś ode mnie, czy nie wygrałaś kodu na
platynę? Wydaje mi się, że tak. Czekaj, zobaczę, komu ja wysyłałem kody na platynę. Satsuki RC. No jasne, że tak. Ty, kurna, widzę, że aktywnie tutaj podchodzisz do oglądania wagona. Mamy kolegę MMORPG, mamy Granduska i mamy Kamgonera. Cała ekipa totalnych pojebów gotowa na wyzwania. Dobra, ale jakie wyzwania możemy tutaj dzisiaj sobie stawić na samym początku live'a? Nie wiem, musimy zobaczyć. Ja sprawdzę, czy mam jakieś questy do ogarnięcia. Czekajcie. Czekajcie. Questy, mapa. Czy pojawiły nam się jakieś zadania, czy nie bardzo? Wiecie, że chyba nie. Chyba przynajmniej tutaj niczego nie widzę. Może nie wiem. Sprawdzę sobie na mapie zadań. O, tutaj nic. Tutaj na 50 nie ma nic. Tutaj zadania poboczne. Czekajcie, najpierw Trentis, to na pewno nie. Dalej, tutaj na 55 dopiero. Koldy, tutaj mamy na 55 też dopiero. Talia, tutaj na pewno nie. Tutaj od 70. I Bairn też od 70. Czyli kurna, no. Czyli nie ma questów, no musimy działać, robić po prostu. Gdzieś tam szukać sobie czegoś. Chociaż czekajcie, może zadania poboczne nam się jeszcze jakieś trafią, czy... Tutaj nic, tutaj też z tych pobocznych, takich pomniejszych nic. Na 110, kurna, level, tam questik był. No to nieźle. Zakurzone grimoary. Wiecie, co ja bym porobił dzisiaj? Porobiłbym jakieś takie bzdury, typu poszukałbym czempionów, nie wiem, zadania codzienne bym porobił gdzieś tutaj w tym Trentis i tak dalej, bo ja tego nie robiłem, a chciałbym to sobie wymaksować, jeżeli jest taka możliwość, bo dlaczego by nie, więc lecimy sobie do Trentis. W Trentis chciałbym te zakurzone grimoary tutaj zrobić, więc to jest gdzieś obok bagien, chyba przed wejściem na zamek, więc ja sobie to zrobię. Nie wiem, czy chcecie iść ze mną, jeżeli tak, to zapraszam, oczywiście możemy pobiec razem, więc może nie zaczniemy sobie od jakiegoś boska, tylko właśnie, żeby tam gdzieś coś pobiegać, więcej jakieś takie osiągnięcia porobić. Chciałbym dzisiaj te osiągnięcia porobić, odhaczyć sobie parę fajnych rzeczy tutaj, więc sobie to zrobię. Witam, hej, Hadesik, jak tam dzionek mija? Deszczyk za oknem, widziałem, piszesz na Facebooku. Powiem tobie, że u mnie też jest deszcz. Deszczowa pogoda u mnie jest, wiesz, tak, no, niby fajnie, niby przyjemnie, ale jednak deszcz, więc na jakieś tam spacery czy coś w tym stylu to raczej nie ma mowy. O, skrzyneczka, fajnie, w ogóle muszę przybliżyć naszą postać. I gdzie my mamy tego questa? Czekajcie, bo to ja chyba muszę na poprzedniej mapie tego questa tutaj wziąć, tak? To kto tego questa daje? Nie. To kto tego questa daje? Czekajcie. Ktoś tu mi daje questa o tych zakurzone grimoary. Zadanie, poziom... A, bo tu na górze chyba ktoś jest, wiecie? Tu na górze chyba mamy domek, o ile dobrze pamiętam. I tutaj możliwe, że ktoś da mi tego questa, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Nie, mamy domek, ale to nie tutaj. Kawa, mówisz, wypita, czas na tron? No to powodzenia tam na tronie, życzę tobie ja, Carlos Santana. Przejdziemy się, zobaczymy, czy jest może czempion? No nie ma czempiona, nie widzę przynajmniej żadnego, szkoda. Ale to, że teraz go nie ma, to nie znaczy, że później nie będzie, nie? Może jeszcze się załapiemy na jakiegoś... Nie wiem, no muszę te grimoary, kurna, znaleźć. Kogoś, kto tego questa mi zleca. O, tam niżej, dobra, widziałem. Jest, mamy tutaj gagatka, zobaczcie. Jest taki koleś, Garsum. He, znowu się spotykamy. Jeśli chcesz zarobić trochę złota na zbieraniu starych ksiąg, powiedz tylko słowo. No dobra. Mam dla ciebie dobrze płatną pracę. Plan jest taki, jak za pierwszym razem, kiedy się spotkaliśmy. Czyli jaki? Dam ci klucz do biblioteki, wejście jest we wschodniej części głównej sali zamku. Oprócz klucza potrzebujesz 3 resztek magii. Znajdują się w komnacie pod klapą. Brzmi prosto. Do momentu wejścia do biblioteki jest nawet bardzo prosto. Sprawa komplikuje się, kiedy na drodze stanie ci bibliotekarz, albo gdy zgubisz klucz. No dobra, okej. Dobra, przyniesiemy mu książki, zanim się obejrzy, więc lecimy sobie to, zrobimy te zakurzone grimoary. Nie, tu widzę, powalczymy troszkę, ale mamy ekipę totalnych pojebów, jak już wiecie, gałgany. To już w sumie, powiem tak, powiem wam szczerze, że za tę transmisję dzisiejszą, jakby tutaj Broken Ranks już mi nie płaci, to nie jest jakby taka reklamowa transmisja.
Jest to reklamowa transmisja, bo ja chcę, żeby taka była, tak sam z siebie i tyle. Chciałem się pożegnać po prostu z Broken Ranksem, bo wiem, że przez jakiś czas nie będziemy tutaj do Broken Ranksika wracać, więc chciałem się pożegnać. No i tyle, nie? I dzisiaj się właśnie pożegnamy z Broken Ranksikiem. Mówię, na jakiś czas tam sobie zrobimy przerwę malutką. Mam nadzieję, że za jakiś czas, kiedy wrócimy do gry, to będzie tu jeszcze więcej osób, które dzięki tym naszym transmisjom reklamowym zaczęły grać i będziemy mieli jeszcze większą ekipę graczy, którzy pobiegają z nami tutaj troszeczkę w tej grze. Wczoraj zasnąłem na twoim streamie, a dziś budzę się, a ty znowu napierdzielasz. Pozdrawiam, cześć. No to miłego. Ale to co, ty spałeś tak do teraz? No kurna, panie. No to powiem ci, że masz spust, jeżeli chodzi o spanko. Tak długo. Czekajcie, muszę sobie w ogóle chyba dźwięki może na mapie, to nie. Muzyka w walce. Dźwięki w walce może to sobie troszeczkę tak obniżę. Fajnie głośno, ale trochę można obniżyć. Dobra, czemu nas tutaj w ogóle atakują te umarlaki? Nie wiem, czy my mamy za mało życia, czy o co chodzi? Czy mamy jakiś za mały poziom? Nie wiem, chyba za mały poziom mamy, nie wiem, zobaczymy. A ty już na nogach, oj tak, jak najbardziej, ja już na nogach. A wy jak tam, gałgany? Co, w robocie, w szkole, czy dopiero zbieracie się powolutku? Jak to wygląda u was? Poprawię sobie lekko mikrofon, żeby was lepiej widzieć, bo mi lekko zasłaniał tutaj. No i mamy jeszcze jednego gagatka do pokonania. Dawaj, cyk. Skandal, powinni złotem obsypać i prosić o więwięcej. Tak? No może tak, no może powinni, nie wiem. No, nie, my chyba nie. Już nie przesadzajmy, nie? Już nie przesadzajmy. Dawaj, cyk. No i co, no? Prześpimy się tutaj i wchodzimy do środka. Musisz zebrać resztki magii, powinny być gdzieś w wejściu do zamku od strony tuneli. No, pójdziemy tam sobie, tam jest dziura taka, faktycznie są tam resztki magii. Ta misja jest w ogóle na czas? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może tak. Do pracki się zbierasz, współczuję. I te, czekajcie, te resztki magii, one powinny być, przejdziemy czy nie? Tu mamy klapę i właśnie tamtą klapą chyba trzeba przejść. Zaraz to sobie zrobimy, nie? Tak jak ma być. Dziś urlopik, bo mam aparat na zęby, jadę za... A, aparacik zakładasz. No kurna, ile masz lat, że decydujesz się na aparat? Kurna, pewnie dużo kosztuje, dużo zachodu było, żeby w ogóle ten aparat gdzieś tam dopasować, żeby ogarnąć temat z tym aparatem, czy tak nie bardzo? Ale fajnie, dobrze, rób coś tam, nie? U ciebie choroba i leżenie w łóżku, ale przynajmniej stream umila mi ten czas. No, dobra. Co, przeziębiony jesteś? Jakieś grypsko, czy jakiś wirus? Co tam takiego dolega naszemu koledze? Pochwal się, bo nie wiem, jak ci tutaj, wiesz, ulżyć, nie? Jakie życzonka ci dać? Chyba, że wystarczy ci samo, nie wiem, zdrówka. Może być chyba. A ja, gałgany, dla osób, które nie wiedzą za bardzo, co się tutaj dzieje i dlaczego tutaj jesteśmy, gramy w Broken Ranks, polską grę MMORPG, do której zarejestrować się możecie za darmo z linku w opisie, za co dostaniecie premium, tak? Ej, tam jest czempion na dole, idziemy go zbić? Dawaj, idziemy, zbijemy czempiona. Dostaniecie normalnie, eleganckie konto premium na parę dni. I co, no my sobie tak co jakiś czas wracamy do tej gierki, do Broken Ranksa, to jest gra, przy której zacząłem przygodę z YouTube'em. I co jakiś czas wracamy. Akurat tak się trafiło, że miałem akcję reklamową promującą ten tytuł. No i fajnie, nie? Jakby jest to spoko opcja powrotu do korzeni i gdzieś tam też jakby możliwość zagrania razem, więc fajnie. I no miałem akcję reklamową. Dzisiaj tak naprawdę już tej akcji reklamowej nie ma, bo już wyrobiłem normę tego, na co się umówiliśmy tutaj z twórcami gry na te moje transmisje i inne aktywności. Ale uznałem, że w sumie chciałbym jeszcze jedną transmisję zrobić tak dla nas, pograć troszeczkę tutaj, się pożegnać właśnie może z Broken Ranksikiem na parę dni, na parę tygodni, może miesięcy, zobaczymy. Tak, Shox, pozdrawiam ciebie i twoją małżonkę Kasię. Na telewizorze mówisz, ogląda. O, spoko, Kasia, może napiszesz coś na czacie, co ty na to? Chociaż na telewizorze ciężko będzie, to tak spokojnie mogłabyś napisać z telefonu na przykład. Myślę, że tak. No i dobra, mamy jakiegoś, zobaczcie, bibliotekarza. I co, bijemy go? Bijemy? Ciekawe, czy silny jest, czy niesilny.
Czy damy radę? Jak ustawiać defensywę? O kurna! No dobra, ej, czekajcie. Okej, okay, dobra. Bo on ma, no, bardzo... 35 tysięcy punktów życia gałgany on ma. Okej. Okay. No, to jakby ktoś tam chciał pomóc, nie? To zapraszam. Nie, myślę, że nie damy rady. Jakby to jest... No, pogrzebana sprawa raczej. Może... Nie, no już jeden z nas nie żyje. No, dawaj. Kurna, dobra, no coś tam mu dupnąłem, nie? Coś tam mu dupnąłem, wam powiem, ale szału nie ma. No dobra, próbujemy dalej. Już widzę, że on z bliska nie atakuje za bardzo, więc spokojnie. Dawaj, cyk. Żona Kasia pisze. Cześć. No, napisała, bardzo ładnie. Ciekawe, czy damy radę, co? Mówisz, nie damy rady. No nie wiem, no zobaczymy. Dawaj, raz. W sumie to, wiesz, no parę razy trafić, ale widzę, że my nie trafiamy w niego. Zobacz, przy dobrych procentach jakby nie trafiamy w niego. To jest najgorsze. Dawaj. Kurna, no to już nie były dobre procenty, ale no... No lipa troszkę, nie? Tak się zastanawiam, co tutaj zrobić teraz. Może go... Może jakieś debuffy mu dać, czy coś w tym stylu. No nie wiem, kurna. Mi się kondycja kończy, więc to też bardzo nieładnie. Dawaj. Do boju Polsk! A, teraz mnie atakuje? Ale widzę, że nie trafił za bardzo. Nie, no coś tam trafił, ale... Ale jest okej, okay, jakby jest w porzo. No, dawaj. Kurna, ale on sobie obronę pierdyknął, co? Ty zarówno na ataki z bliska, jak i na ataki z daleka. Patrzcie, jaką on obronę robi. To jest chore. Jakim cudem, jakim prawem? Taka obrona? No ludzie, to nie może być. No nie wiem, postaram się go walnąć jeszcze raz. Team kawa czy herbata? Kawa. Krosdi, siemano, cześć, witam. Zobacz, Krosdi, w kogo się władowaliśmy tutaj. Ekipą totalnych pojebów. I chyba, no, będzie ciężko go pokonać, wiesz, bo nie trafiamy za bardzo w niego. A, no, kondycja, mana, widzę, że już nam na wykończeniu tutaj raczej jest. No, nie wiem. Dawaj. No, dobra, nieźle. No, nie wiem, zobaczymy. Wiem, że kondycja schodzi mi jak pojebana i nie wiem, co z tym zrobić zbytnio. Bo, no, nie wiem, no, jeden atak to może jeszcze dam radę ogarnąć. Mogę chronić was swoją piersią, wiecie, gdzieś tam... Jakby atakował mnie, tylko mnie, to jest to do ogarnięcia, nie? No dawaj, dawaj, ładnie. Raz, dwa. Kurna, no może go gdzieś tam, wiecie, na punkty porobimy. No. Może gdzieś tam na punkty go porobimy. Zobaczymy, może jakiegoś debuffa mu jeszcze zdzielę. Tego tarana może mu pierdyknę. Zobaczymy, czy damy radę z kondycją go. O, wrócił do nas. O Boże, kto to? Perkacer. Ile on ma życia? 5600 punktów. Kim ty jesteś? Rycerzu Inosa. Powrócił do nas ktoś, kurna, zobaczcie. Z krain odległych normalnie o horyzonty miłości. Ale, kurna, do nas podszedł jakiś stary. Ale żeś ty go ciurlasz tutaj, patrz. Wow, panie. Dzięki. Kurna. Dziękuję. No, szacun, 133 poziom, naprawdę dziękuję. Dobra, a my idziemy po te grimuary całe, nie? Chociaż przydałoby się chyba kondycję ogarnąć, czekajcie. Co by się można było stąd wydostać? A gdzie reszta ucieka ode mnie? Czemu wszyscy poszli sobie? Zostawili mnie tutaj samego! Naprawdę mnie tutaj zostawili, zobaczcie. I co, ja muszę się ta biedny przedzierać przez te potwory. No dobra, no. Wszyscy sobie poszli, zostawili. Zostawili nas, kurna, Satsuki, wiesz? Zostawili nas. Za pierwszym razem wyszło, no. Jaki serwer? Kadarin. Serwer Kadarin. Dawaj, cyk. Dobra. I my musimy przez tę klapę się gdzieś przedostać wyżej tutaj, nie? Nas ta klapa interesuje. Dawaj, cyk. I tutaj nas interesują te odłamki. Gdzieś jak je zebrać? Czekajcie, jak to działa? Resztki magii. Dawaj. Opuścić drużynę musisz. Dobra, poczekaj na sekundkę, opuszczę drużynę. A ty sobie odpocznij może w tym czasie, okej? Okay? Ja sobie... Nie mogę opuścić, dlaczego? Halo? W tej chwili nie możesz opuścić drużyny. Co? Dlaczego nie mogę opuścić drużyny? Czekajcie, co się dzieje? Może w innej lokacji, tutaj. Dobra, dałem radę. Czyli w instancji nie można opuścić, dobra.
i potrzebuje ilu potrzebuje kawałków? Musisz zebrać trzy resztki magii, one ta, które jadą, widzicie na prawo. Dobra. Dobra. To poczekajcie tam na mnie, okej? Tylko sobie te resztki magii zdobędę. Wagon z ranek śmietana idealny do śniadania. Łapki dawać, suby wbijać. Ciurella. Panie, jakaś mądrość ludowa w tym, co ty piszesz jest, nie? Ja bym tak powiedział, no. Ja bym tak powiedział. Z 133 levelem to można wszędzie, no. Ale wlazła nam koleżanka, wiesz, tam 6000 punktów życia prawie. Kurna, to można, wiesz, konie kraść, nie? To można konie kraść z kimś takim. W ogóle ten quest jest na czas, czy nie? Ciekawe, co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może zaraz zobaczymy, czy on jest na czas. Pod koniec tego questa jeszcze raz będzie bibliotekarz, tak? O kurna, to co, zrobimy go jeszcze raz? Aktywuj portal do biblioteki. Stój, przyszedłeś do zamku mojego pana. Wykraść jego sekrety. A tak? Nie! O nie! On jest jakiś taki silny chyba. Nie! Ej, damy radę, czy nie damy? Ej, ten quest jest na 20 któryś poziom. To chyba damy radę, co? Co wy na to? Nie mam kruka mojego. Ja pierdzielę. No dobra. No zobaczcie, jaki easy. No widmo Tagasa, jakiś... Kurwa, Fagasa. Klepiemy dziada. Ciężki tydzień się szykuje. Co takiego tam ci się szykuje, Melania, powiedz? Przepraszam. Nie ma tak jak Brooklyn w poniedziałek w pracy, w dzień urodzin, ale ten czas zajebania. No ludzie, pozdrawiam wszystkich, Mikołaj, wszystkiego dobrego z okazji dnia twoich urodzin, tobie życzę. Kurna, urodzinki masz i w robocie jesteś, a tu Broken Ranks. No dobra, wszystkiego dobrego tobie życzę i miłego poniedziałku. Dobra, dołączacie do mnie, czy nie? Byłoby miło, dziękuję. Okej, okay, możemy iść i musimy tutaj ten portalik gdzieś po prawej stronie, tak? Tu. Dobrze? Tu? O co tu chodzi teraz? Klucz, dobra. Co zrobiłem? Dobra, ej, bo coś zrobiłem, czekajcie. Masz już resztki, teraz odszukaj i aktywuj wejście do biblioteki. Uważaj jednak na widmo bibliotekarza. Co, znowu muszę sam? Czekajcie, no to postaram się znowu samemu. Tak? A, dobra, dołączcie do mnie, hop. No. Dawaj, cyk. No, dołączcie do mnie, jak możecie. Możesz kolego dołączyć, spoko. A, ty tam poszedłeś się bić. No, ale stanąłeś mi tak, że nie mogę tego... Ja pierdolę, za przeproszeniem, no. A żeś mi stanął, kurna, wiesz? A żeś mi stanął normalnie. Jak fiutek na wietrze. O, nie, no tak szczerze, to weź się posuń. Nie, no stanął mi tak, że nie mogę odłamka tutaj dać. Panie! Mówisz, w dziury poklikaj. No właśnie klikam. Zauważyłem, że są tutaj, wiesz? Ale kolega tutaj, widzisz, no. Trochę tam zasłania te dziurzysko. O, jest. Dobra. No i co? 31 level, kurna, panie masz. Dobra, wchodzimy? A, czyli nie macie warunków wejścia, czyli ja muszę sam. No dobra. To poczekajcie na mnie, okej? Okay? Ja tutaj muszę, wiecie, spuścić łomot pewnemu bibliotekarzowi. Przeszukaj bibliotekę. Okej, okay, jakiś grimoire mam. Dobra. Jeszcze jeden, dobra. O, fuck! Jakiś, zobaczcie, przeciwnik mnie. Upadły kuszknik bije. Ale idealnie stanął, nie? Idealnie w tej dziurze. Idealnie, jakby, kurna, wyczaił specjalnie, że tak ma być. Ale żeście ekipę zmontowali. No, mówiłem już, ekipę totalnych pojebów. To jesteśmy my właśnie. To jesteśmy właśnie my. No, mamy jeszcze jednego. Dawaj, cyk. Mam punkty do rozdania, wiem, ale za bardzo nie wiem, na co je rozdać, wiesz. No, tam i tak rozdawałem ostatnio w miarę sprawnie te punkty. Statystyki chyba też. No, więc, no nie wiem, zastanowię się, może jeszcze na coś je wydam później. Zobaczymy. Ogarniemy. Dawaj, cyk, cyk. I... No i chyba gitara. Dawaj, tutaj jeszcze zobaczymy. No. O, pojawił się, zobaczcie, bibliotekarz.
Jest! Bijemy dziada? Ale on ma 3500 punktów życia, no to patrzcie, elegancko. To ten już nie jest taki silny jak jego koledzy. Spoko. Jego starszy brat, nie? O ty król, królu bibliotekarzu. Ja ci zapokażę, gdzie raki zimują. No? Co, nie trafiłem? No, o, fuck! Nie trafiłem w niego. No to pięknie. Kurde, za pierwszym razem nie trafiłem. Bardzo dobrze. No, wagon, kiedy idziesz do maka na maka? Nie wiem, a dlaczego pytasz? Będziesz tam na mnie czekał, czy co? Nie czekaj tam na mnie. Dawaj, cyk. On krwawi, bo lekko go jednak trafiłem. No, dawaj. Nie, no jakieś debuffy mi wrzuca, fuck. Ty, zginę tu. Dobra, przeżyłem, całe szczęście. Jest okej, ale odleciał, jak bąk. Dobra. Fajnie to wyglądało. Siemano, witam, hej. Hej, 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 gałgany. Yo, yo, yo. Dobra, miksturka ogarnięta. Tu jeszcze grimoire mamy jeden, no. Podniosłem, tam na dole też. A ty mówisz, mam po schodach na górę iść. Bibliotekarz mu wklepie, ale wstyd. Jakie wklepie, panie. Elegancko sobie poradziłem normalnie ze wszystkim. O, zaatakował mnie ktoś. No dobra, dawaj, cyk. Dawaj, cyk. Upadły kusznik. W ogóle nie mam konta premium, skończyło mi się. Skończyło mi się konto premium. No tu jest ich więcej. No dobra, dawaj, to bijemy. Pojedyncze sztuki takie, no. Trzeba to, bijemy, nie? Co tam, gałgany, wyspani? Jakieś sny mieliście dzisiaj porządne? Mi się coś śniło, jakieś głupoty, ale nie pamiętam za bardzo co. Nie jestem w stanie, przytoczyć tutaj żadnego snu konkretnego. Wagon, przez ciebie przez cały weekend śpiewałam cyce, donice, kocham je. W maju, w tramwaju, kocham je, w metrze i w swetrze, kocham je, cyce, donice, kocham je. Piękna to pieśń, ludowa. Tak, no to miło, że się przyjęło, cieszę się. Przyjęło się, świetnie. Bez konta premium to się jest nubem. A ile to konto kosztuje na tydzień? Nie to klikłem. Stówę, nie? A ile ja mam platyn? No 5000 prawie. No, mógłbym kupić, no w sumie na upartego. Dlaczego by nie? Tu przejdę, nie. Cyce donice, kocham je w metrze i w swetrze, kocham je w maju, w tramwaju. Piękna to pieśń, no. Tu na razie jest ściergisko, ale będzie cycowisko! Dobra. O, znowu mnie ktoś zaatakował, patrzcie. Ten komunikat jeszcze miałem na ekranie. Fajnie. Powiem wam, że ten atak migreny wczoraj mnie tak osłabił. W ogóle tak jakiś dziwnie się czuję dalej. Lekko mi głowa pobolewa, ale tak czuję taką osłabioną odporność i wszystko po kolei. Kurde, jak to organizm potrafi się posypać bardzo szybko przez jakąś taką bzdurę, nie? Odporność, wszystko, nagle podatny jesteś na jakieś kurna z zewnątrz rzeczy, wirusy czy coś. Mnie obudził o 4 rano szczekaniem szczeniak i patrzył na mnie z wystawionym językiem. No, szczeniaczek to może siusiu. Mu się chciało, co? Może one często robią siusiu, takie małe pieski. Okej, okay, pokonany. Ciekawe, czy jeszcze raz będziemy musieli się z bibliotekarzem zmierzyć, czy nie. Siemano, pater YouTube, witam serdecznie, hej. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i życzę miłego poniedziałku, miłego oglądańska życzę. No dobra, ja się tutaj ładuję pod jonami i lecimy. Mamy jeszcze 2 sloty tutaj na książkę. No i tutaj, tak. O, i znowu mnie ktoś zaatakował, świetnie. Dawaj. Co ma być, to będzie. Książki znajdę wszędzie. And pędzę. No, dawaj, cyk. Co, i znowu kolejni. Co, ja naprawdę mam ich wszystkich wywoływać? Aż to dziwne takie jest, nie? No ale dobra, no. Kiedyś z tego questowego bibliotekarza wypadła mi okładka. Pancerz dla peta warty wtedy kilka milionów. Niezły fart. Z questowego bibliotekarza wypadła tobie... O kurna, ty. A to jest możliwe dalej, żeby takie rzeczy wypadały z niego, czy nie? Bo on taki słabsza edycja jest, nie? Mam mocne debuffy na sobie, dokładnie, no. Mam na sobie mocne... No dobra, spadamy już, nie? Idziemy na bagna z tymi grimoarami wszystkimi. Mam nadzieję, że któryś z tych grimoarów będzie okej.
i że będę mógł wykonać questa dzięki temu, że je mam. Zobaczymy zaraz. Idziemy. Kompania! Za mną! Naprzód marsz! Idziemy! Chodźcie, chodźcie. Ekipa. Siemano z rana, ja jeszcze nie spałam. A o której wróciłaś z roboty, powiedz? O której z robotaju wróciłaś, powiedz? Koleżanko? Jak tam w pracy było w ogóle? Dobrze czy niedobrze? Jak tam twój iPhone? W ogóle weź ty już mnie nie pytaj o tego iPhone'a, co? Zboczony. No okej, okay, sorry. Dobra, gdzie jest koleś? Od questa teraz. Gdzieś tu łazi? Powinien gdzieś tu chodzić, nie? Kurna, weź go teraz znajdź. Wiater w polu normalnie. On mi gdzieś to zlecenie dał tutaj, no. Na Podzamczu lub Bagnisku? No nie, no to na tym, na Podzamczu jeszcze szukamy. A jeżeli nie, no to pójdziemy na Bagnisko, no i tam też będziemy szperać, nie? Tutaj go chyba nie ma, wiecie? Wydaje mi się, że tutaj raczej go nie ma i nie będzie. No dobra, no to skoczymy na Bagnisko, no i tyle. No. O, patrzcie! Kto nam się trafił tutaj? Ogruch! Trzeba go zabić. Nie damy rady pewnie, zginiemy, co? Ale to wiecie, czego się nie robi. Trzeba zginąć. Od czasu do czasu. Spoko. Satsuki, coś ci się długo ładuje, wiesz? A nie, ty, pokonamy go. Z palcem w dupie, nawet dwoma palcami. No. I to nawet nie w mojej dupie. Nie, no będzie okej. Okay. Spoko, myślę, że ogrucha pokonamy. Mówię, cyk. Damy radę? Nie, no nie wiem, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Wiecie, że to jest mój pierwszy ogruch w życiu. Mój pierwszy ogruch, taki normalny, luzem spotkany gdzieś w terenie. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Nawet cyk. Widziałem go kilka razy tak, jak ktoś go bił, ale tak, żebym ja go zaatakował, to jeszcze mi się nie zdarzyło. No i fajnie, coś tam wypadło? No nie, niczego fajnego nam nie wypadło. Ale fajnie, bo mamy kolejne osiągnięcie na mapie ogarnięte, więc to jest akurat spoko. Kolejne osiągnięcie na mapie, tam udało nam się odblokować. Jest git. Ile pączków wciągnąłeś? No nie zjadłem tam z dwóch, trzech pączków, wiesz, zepsuły się już, niedobre. Więc tak, no tak z 45, 6 pączków zjadłem. To, no to tyle, nie? Dobra, tego ziomka tutaj nie ma, wiecie, idziemy na bagna go poszukać jednak. Tutaj go nie ma. Mam nadzieję, że spotkamy go gdzieś tam na prawo, może będzie tu. Garsuma musimy odszukać. Gdzie on tu chodzi? Góra, dół? Gdzie jest ten Garsum od zakurzonych grymuarów? Ty no weź go znajdź, kurna. Masakra. Ostatnio wysłałem ci maila, proponowałem gierkę, klasyka, bardzo fajna. Grałeś może? Nie wiem, czy ja tego maila czytałem, wiesz? Tak, wysłałeś mi maila z propozycją gry, to ja sobie tego maila przeczytam, okej? Okay? Ja się z nim zapoznam, zobaczę ten tytuł, bo coś mi nazwa mówi, ale... Ale no nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy ten tytuł znam, czy nie. Z nazwy znam, ale to chyba nie o to chodziło, nie? Dziękuję za donatika, to zapoznam się z donatikiem. Tutaj jest! O! Okej, okay. Udało mi się, misja wykonana. Wspaniale! Dziękuję! Okej. Okay. Misja wykonana. Ej, naprawdę wykonana, dobrze. Czyli co? Trentis, mamy misję dzienną zrobioną. Zlecenia, psy i psioki mamy do zrobienia. Okej. Okay. Czyli gdzie? Czyli wracamy do miasta po prostu, żeby psy i psioki zrobić. No dobra, to idziemy. Co ile te zlecenia można wykonywać? Pamiętacie może, czy nie bardzo? On nie wychodzi na bagna? No tam było napisane, że na bagnach też może być, wiesz? Ale nieważne, znalazłem go jakby. Wyszedłem, wróciłem i pojawił się, więc... Spoko oko. Idziemy, psy i psioki idziemy zrobić. Kolejne zlecenie dla nas. Oh yeah. Fajne są te misje dzienne. Ciekawe, czy jak zrobię jedną misję dzienną, to czy na innych mapach też mogę zrobić misję dzienną, czy jak to wygląda? Ciekawe, jak to jest zrobione. Psy i psioki to jest pierwsze zlecenie w grze. Na pierwszy poziom. Działamy, nie? Dawaj. Interesuje mnie zarobek. Zaraz wracam po nagrodę, tak? Zabij 10 psów lub psioków. Dobra. No to bijemy, nie? O, tu mamy czempiona psa, zobaczcie. Czempion pies. To jest właśnie czempion. Mamy kolejnego czempiona do zestawu tych naszych osiągnięć. Spoko, dzisiejszych. Kolejny czempionik nam wpadł.
No, fajnie wygląda nasz łucznik, co? Bardzo fajnie wygląda. O, te biedne psy, wszystkie zabite strzałami. Panie, jesteś mordercą, rozumiesz pan? No, nie ma wyjaśnienia dla takich jak pan. Dobra, bijemy kolejne psioki. Co jeden dzień i każdy daily jest osobno liczony, czyli spokojnie mogę inne daily sobie zrobić i po prostu będę musiał od tego konkretnego daily do innego konkretnego daily poczekać. Poczekać jeden dzień i tyle. Dzień dobry, Paula, cześć, witam, hej! Gałgany, w ogóle wysłałem kody na platynę dla osób, które wygrały platynę ostatnio na ostatniej transmisji. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, mam nadzieję, że nie. Upominajcie się w razie czego. Upominajcie się normalnie w razie czego, bo może po prostu wiecie, gdzieś tam jakaś osoba mi się przeoczyła. Łącznie wygrało chyba 9 osób platynę, więc do tej pory. Więc no tak całkiem sporo, nie? Dobra, misja wykonana. Cyk, wykonałem zlecenie. Panie, 31 sztuk złota dostałem. Kurna, żyć nie umierać. Myślę, że warto było. No dobra, mapa, patrzymy dalej. Co? Bossy, obserwatora mam do zabicia na 20 poziom. Gdzie on jest? On jest chyba w wymarłej, nie? Osadzie, tak mi się wydaje. No dobra, na 20 poziom jest obserwator. To co, robimy go? Myślę, że można. No, po drodze spróbuję jeszcze, czy Kruczego może uda się spotkać, bo jeszcze Kruczego mamy do rozwalenia. Popiel, Cybulski, Nielichy. Gdzie ja mogę znaleźć ich wszystkich? Kurna, poprowadzicie mnie? Na razie obserwatorem się zajmiemy, a potem się zajmiemy całą resztą. Zobaczymy. Desert o ciebie pytał. Kto? Kto to jest? Przepraszam. I co ode mnie chciał, powiedz? Co ode mnie chciał? Tutaj idziemy tak, idziemy. Ile dałeś za RTX 490? 8100 zł. Jakoś tak. Zobaczymy, czy jest Kruczy. On tam na górze powinien być, nie? Sprawdzimy, czy jest, czy go nie ma. Pamiętam, że Kosiora udało nam się ostatnio dupnąć, no ale Kruczego akurat nie było. Może teraz będzie. Zobaczymy. Popiel, mówisz, pojawia się na zamku. Na tamtym też, na bagnach, tak? No szukamy, no. Ale to się długo czyści tutaj, nie? Te grupki atakują nas. Ale to nic nie szkodzi. Dawaj, cyk. Ciuralla. Nielichy to wymarła i zamek. O, jest! Zobaczcie, Kruczy. A, tak! No, Kruczego mamy zaliczonego, zobaczcie. Pięknie. Czekaliśmy na kolegę, doszedł do nas, jest git. Wszystko tak jak ma być, kurna. No i dobra, nic nam nie wypadło oczywiście, bo po co. O, mamy skrzyneczkę. Nie wiem, ja pisałem kod na platynę i wiadomość mi przyszła, a plata nie. Obserwator, to reloga musisz pewnie zrobić, to przyjdzie, wiesz. Musisz relognąć. Jak wiadomość przyszła, to znaczy, że aktywowane. No dobra. Idziemy dalej. Dawaj do wyjścia. Szybko. Mamy wyjście. W ogóle z nosem i glut chyba leci. Musiałbym go wytrzeć, ale nie mam w co. Niedobrze. Dobra. Co my tu mamy dalej do ogarnięcia? Czekajcie, odpoczynek. I tak. Dalej. Trentis. I co? Herszt? No tak. Nie, obserwator. Czyli na obserwatora idziemy. Kruczego mamy. Nielichy, którego z tych... Może Nielichego, którego z tych czempionów jeszcze łatwo będzie nam dorwać gdzieś? Taki, żeby był najłatwiejszy do znalezienia. Co myślicie? Z tych pierwszych map. Z tego obszaru Trentis. Nie wiem, no idziemy do wymarłej, poszukamy obserwatora. A tutaj może uda się znaleźć jakiegoś czempiona jeszcze. Kogoś gdzieś. Tak chodzę, rozglądam się, może tutaj będzie. Z tego co pamiętam, tutaj też można było jakiegoś spotkać, nie? Ale teraz go nie ma, teraz nie widzę. Dobra, no idziemy. Jemu chodziło pewnie o Search the Player, mówisz, takiego youtubera, co on mnie pytał. Ale wątpisz, że on mnie pytał. O, mamy matacza, ale to na matacza chyba tam nie było questa, ale dobra to. Znaczy questa, no osiągnięcia, ale to i tak go zabijemy już. Niech jest, nie? Po drodze to niech tam jest. No, w sumie to dlaczego miałby o mnie pytać? Nie wiem.
Ale no nie wiem, może wyjaśni nam, o co chodziło. Zobaczymy. Obserwator to boss z eventu dynamicznego. Event dynamiczny. No fajnie to brzmi. Mam nadzieję, że zaraz tam na ten twój dynamiczny event na bagna? Nie, to nie bagna. Czekajcie, gdzie była wymarła osada, żeby na nią iść? Ona była na prawo gdzieś tutaj bardziej? Kurde, wymarła osada jest. No to idziemy tam. Ja tu śniadanie, a jem, a ty o glutach. Co ty, gluty na śniadanie, jesz, pijany jesteś? Dobra. I wiecie może, jak tego obserwatora dopaść, czy nie? Kurde, dobrze byłoby gdzieś... Pamiętam, że jakiś quest był kiedyś z obserwatorem, ale to ja nie wiem, na który level. Pytanie, co z tym obserwatorem na 20 poziom, nie? No co jest, tak długo ładuje. Musisz Brokena zresetować, okej, okay, spoko. No dawaj, cyk. Ładnie. Cyk. Pokonani. No to resetuj, no problemo. Tutaj ma ktoś dla nas questa. Zleconko chyba nawet, tak? Dobra. To może jak wykonamy to zlecenie, to właśnie będzie obserwator. Zobaczymy za chwilę. Ale normalnie jest tutaj zlecenie Deona. Zlecenie Deona. I tak, i to też mamy do zrobienia, więc spoko. To tak się składa, że też mamy do zrobienia. Dobra, pokonamy kolejnych umarlaków. Rozwalamy ich. Pysznej kawki. A, dziękuję, dziękuję. Pysznej kawusi. Broken Rank z Miedusi. No. Co może... A, no chciałem odebrać zlecenie i zostałem zaatakowany. Fajnie. Siemano, Radek. Cześć, witam. Hello, my friend. Miło cię widzieć. Dobra, i co, bierzemy to zlecenie? Hello, witaj. Czego szukasz w tych zapomnianych stronach? Przygód i złota. Wobec tego miałbym dla ciebie odpowiednie zadanie. Mam trochę starego złota, więc dobrze cię wynagrodzę. Ciebie i twojego zwierzaka, jeśli tego sobie życzysz. Tak, mu wymagany poziom 20. A ja nie mam zwierzaka. Okej, okay, musimy iść po zwierzaka. Fuck. Chyba o to chodzi, nie? Bo nie mogłem tego zadania wziąć. Ej, chyba że... A, bo ja muszę 8 minut poczekać tutaj jeszcze, dobra. Musimy 8 minut poczekać, to ja może w tym czasie pobiegam tutaj, zobaczymy, czy jest jakiś może champion, czy ktoś taki. Ogarniemy. Obserwator będzie za 3 godziny, wejdź na mapę i tam masz czas. Faktycznie, jest taki... A, kurna, no to nas już nie będzie tutaj. Ale szkoda. No ale faktycznie, jest jakieś odliczanie na mapie. Ale kurna, powiem ci, fajny dodatek. Z tym odliczankiem. A na tej mapie może być jakiś czempion, czy nie? Tu widzę, mamy niedźwiedzie. No tak pobiegam, poszukam, no zobaczymy, nie? Mamy misję na tej... Raczej misję. O, jest czempion! Jest! Cybulski! Cybulski! No zobaczcie, no jednak dorwałem kolejnego... Czyli kolejny gdzieś tam plusik do tego naszego dzisiejszego wyzwania. Że robimy... Robimy wszystkie te osiągnięcia tutaj, nie? To teraz pytanie, gdzie kolejnego czempiona najłatwiej będzie mi znaleźć? Cybulski, jaki kurna sobie trzyma głowę jak cebulę. Pan Cybulski. No dawaj, dawaj, cyk. Ram, pam, pam, pam. Siemano, szefuncie, co tam u ciebie, panie, powiedz, słychać? Jak tam, wyspany jesteś, czy nie bardzo? Pewnie wyspany. Elegancko, pospałeś jak król. Dobra, ja odpoczywam, sprawdzam mapę. Czyli tak, mamy Cybulskiego. Wilhelma Tella brakuje nam. Travena, Popiela i Nielichego. To myślicie, że którego z nich mogę tutaj najprędzej gdzieś spotkać? Elity, Pijak, Poborca, Euceria i Leik. Ciekawe, Łachudra jeszcze gdzieś nam został. Gdzie ja mogę ich spotkać? Cybulski, czekaj, Treven. Czyli tak, tutaj jest szansa na to, żeby Trevena i Nielichego spotkać na tej mapie, tak? No dobra, to przejdziemy się, zobaczymy, czy jeszcze jakiś będzie. Fajnie, bo pokazuje nam na mapie. To szukamy. Jakiegoś Nielichego, tamtego. Tylko pytanie, czy jak zabiłem Cybulskiego, to czy w tym samym czasie jest szansa na to, że inny czempion też pojawi się na mapie, czy nie? Czy one są tak bardziej, wiecie, no po kolei, nie? Czyli raz jeden, raz drugi i tak to wygląda. Jaką macie wiedzę w tym temacie?
Siedziałem do trzeciej i wyspałeś się. No to ja tak o trzeciej poszedłem spać, punkt. I wstałem o siódmej. No i też tak nawet się wyspałem. Było okej, wiesz? No nie wiem, tutaj nie ma chyba żadnego czempiona na razie. To może poczekamy sobie, zobaczymy na mapie obok, jak to wygląda. Czyli wioska rybacka. Szaleniec. Można tam spotkać szaleńca. Ale ja już szaleńca mam. Euceria. Jeszcze coś takiego. Eucerii nie mam. Dobra, to idziemy do wioski rybackiej. Sobie tego Euceria całego dopadniemy. No, to lecimy. A potem znowu wrócimy tutaj, bo mamy to zlecenie, nie? Jest zleconko tutaj, więc będę chciał to zleconko sobie zrobić. Kurna. One się respią, mówisz, co jakiś czas po prostu, tak? Trzeba pewnie śledzić temat i tyle. Euceria to był chyba tamten rybostwór, nie? Ten taki rybo-człowiek. Zaraz zobaczymy, ja nawet chyba wiem, gdzie on jest, on tam na dole gdzieś powinien być. Albo tak na plaży, na tej lokacji. Zaraz zobaczymy. Przejdziemy się, zaraz zobaczymy, czy znajdziemy, czy nie znajdziemy. Mam nadzieję, że tak. Tutaj w samej wiosce to raczej nie. Sprawdzam tutaj. Tutaj nie. Zobaczymy jeszcze tam niżej na plaży. Może tutaj. Szkoda, że nie można jak w Metin 2 na inne CH skoczyć, nie? Nie, chyba nie widzę. Kurde, no to ciekawe, bo nie ma Eucerii na razie. To ciekawe, kiedy będzie, nie? Może tam obok wieży jeszcze zobaczę wyżej. No nie wiem, może tutaj to jak wieża? Nie, to nie jest wieża, to jest jakieś takie ruiny. Kurno, no nie ma Eucerii niestety, zobaczcie, szkoda. No dobra, to może będzie później, nie? Spoko, to może później będzie. To ja sobie sprawdzę dalej, co my tu mamy jeszcze. Matacz, ciężka łapa. Ciężką łapę i matacza już mam. Szalony łowca. Szalonego łowcę też już mam pokonanego. Dalej, co my tu mamy? Łachudra. I łachudrę można w mieście w ogóle spotkać. To idziemy. Łachudrę można spotkać w mieście. To idziemy do miasta, nie? Czy druid na solo się nada? Jak najbardziej, tak. Troszeczkę wolna rozgrywka będzie na początku, wiesz? Bo jednak, no wiesz, no jesteś druidem, tak? Ale jak najbardziej na solo nadajesz się do tego, żeby tam dupać elegancko. Dobra, szukamy tego łachudrę całego. On niby gdzieś w mieście powinien być. Pytanie, jak wygląda. Dużo NPC-tów tutaj będzie, więc ciężko będzie mi go pewnie znaleźć. Jak sobie podświetlić nazwy tych postaci, tych przeciwników? Czekajcie. O, jest. No to szukamy. Łachudra, sprzedawca. Łachudra. O, mamy skrzyneczkę. Synek, Janek. No, szukamy. Tutaj nie. Wyżej. Tutaj też nie. Łachudra. No kolejny sprzedawca. Dawaj. Skrzyneczka. Witamy. Łachudra. Witamy w kolonii. Hej, cześć, witam. Synek. Kurna, ty nie ma tego łachudry, wiecie? Zasypiasz wagon. Budzisz się wagon. Witamy w kolonii wagon. Dziękuję za suba. Pan Józef. Coś tutaj tak, wiecie, szukam tego łachudry i powiem wam, słabo. Zobaczymy na górze może. A ty mówisz, on w porcie jest. A, dobra. W porcie też warto sprawdzić, to idziemy. Grot! No ty kurna, mucim panie, kupiłeś sponsora dla Happy. Dziękuję. Super. Kurna, no wykosztowałeś się dla kogoś, dziękuję ogromnie. Mamy nowego zielonego gałgana. No dobra, szukamy, nie? Łachudra, może tutaj? Mir? Kamieniarz? Tutaj nic nie widzę. Zobaczymy dalej. Mamy skrzynkę, dawaj. Erwin, kapitan, Adel. Łachudra. O, wagon. O, cześć, witam. Ladwir. Hopa. Łachudra. Żebrak. Tutaj nie mogę, okej.
Przewoźnik. Kurna, no nie wiem, no ja tu nie widzę żadnego, nie? Chyba go nie ma teraz. Ktoś pisze do mnie. Wagonix, Latwir, cześć, witam. Yo. Dzięki. Powodzenia mi życzył kolega, jaki miły. Kurna, co myślicie? No nic, no może później będzie. Czyli ktoś go zabił po prostu, nie? Ktoś go musiał pewnie dopaść. I tyle. No dobra, idziemy, zobaczymy tam na plaży, czy jest rybol. A jak nie, to idziemy zlecenie zrobić, bo za 30 sekund już możemy zrobić zlecenie. Edward, Katarzyna, Lilu, tu nie. Respi się mówisz co 10 minut, spoko. Spoko, co 10 minut to całkiem niezła perspektywa, że uda nam się go dzisiaj dorwać, wiesz? Zobaczymy. O, i tu kolejna skrzyneczka, patrzcie. Fajnie. Ale tych skrzynków dużo, nie? Strasznie. O, kolejna skrzynka! One specjalnie dla mnie się tutaj pojawiają chyba, nie? I co, rybol jest? Jest! O nie, no ktoś mi zabił... To ty mi zabiłeś! O, ty kurna! Powodzenia mi życzysz, złodzieju hen do żony? I rybola mi zabierasz? Ja ci kurna dam! O, ty bandyto! O, ty bandyto, panie! Co ty tu? Kim ty jesteś? O, ty bandyto, ty! O, ty bandyto! Sorry, kurna! Sorry, bandziorze, ty najgorszy! A, widzicie, i to jest ten stream hunting tak zwany. Ja tutaj na żywo staram się, flaki se wypruwam, a ten normalnie mi psuje zabawę, nie? No dobra, dobra, ja ciebie zapamiętam, Latwiry. Ja ciebie zapamiętam, kurna. Ja ciebie zapamiętam sobie. Ja sobie ciebie, kutafonie ty jeden, ty, zapamiętam. No dobra. No dobra, no idziemy po zleconko, nie? Czekajcie, zleconko. No dawaj, dawaj, cyk. No, witaj. Czego szukasz w tych zapomnianych stronach? Przygód, złota? Ty, nie mogę jeszcze? A dlaczego? Naprawdę nie mogę, ej. Nie mogę tego zadania przyjąć. Wiecie może dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ty, może naprawdę potrzebuję mieć peta, żeby to zadanko przyjąć od niego. Co wy na to? Bo on tam mówi, że może dać i mi, i zwierzakowi jakieś tam doświadczenie czy coś, nie? No ale ja nie mogę od niego przyjąć tego zadania. Wiecie może o co chodzi, czy nie bardzo? Ja nie bardzo, nie ogarniam. Przejdę się zobaczyć, czy tutaj jeszcze mam jakiegoś czempiona. Buenos Aires, buenos muchachos, cześć, witam, hej. No, mamy kolejną skrzynię. Nie wiem, no może postaram się po tego peta pójść i ogarnąć. A miałem ten, czekajcie. A nie mam klucza już, tak? Platynowy klucz. No czekajcie, kupię sobie platynowy kluczyk. Przedmiot. A w ogóle... Kurna, nie to klikłem. Kupię sobie to premium, czekajcie. Dawaj, cyk. Dobra, kupiłem sobie to premium. I co, przedmioty? Nie można klucza kupić? Platynowego? A dlaczego nie? Ty, a kiedyś można było. A teraz nie można. Ciekawe. Zmienili to. Ale jazda. Czajcie? Kiedyś można było kupić platynowy klucz. O, dostałem platynowy klucz akurat. Ale jedną sztukę, cztery. Od gry. No dobra. Spoko. Sam musisz być wparty, żeby to ogarnąć. Dobra, to zaraz zobaczę. Czy faktycznie jest tak, jak mówisz, czy nie. Kiedyś normalnie można było za platynę platynowe klucze kupić, nie? No nie wiem, ciekawe to jest, ale spoko. Dawaj. I co, mogę? Mogę, mów w czym rzecz. Twoje zadanie, wieczność jest wyjątkowo nudna. Gdzieś w osadzie grasuje wybitnie odczytany dybuk. Znajdź go i zabierz mu księgę nieumarłych. Okej, możecie do mnie dołączyć już teraz. Hop. Wybitnie odczytany dybuk. Czyli musimy bić demony jakieś takie? Duchy, tak? Upiór? Kościej? No dobra, ale to... Nie wiem. Dybuk. Jest tam po lewej stronie. No dobra. Spoko. To jakiegokolwiek mam bić, czy to jakiś taki... Nie wiem. Nie wiem. No bijemy po prostu, co jest, nie? Tylko mówisz, na starych serwerach można, spoko.
Kupiłem tam sobie, wiesz, ten premkę na 7 dni, to sobie po prostu przez te 7 dni pologuję się i podbieram sobie te nagrody, to może parę kluczy wpadnie, nie? Platynowych do otwierania, zobaczymy. Ciekawe, czy od innych graczy można kupić klucze platynowe, czy nie bardzo. Dybuk, dobra, bijemy dalej. Ktoś mi pisze, czekajcie. Happy. Tak na przyszłość, czempy elity mają nad sobą koronki. Czempy mają białe elity brązowe. Czempy białe elity brązowe, dobra, dzięki. To na nowych serwerach nie da się kupić platynowych kluczy. No już teraz wiem. Patrz, jestem w telewizji. Tak, Stefan. Jesteś w telewizji, dokładnie. Miłego oglądania tutaj, siebie samego w telewizji, jak to sam ująłeś. Jestem w telewizji. Na kompasie się nie pokazuje? Chyba nie. Mówicie, od graczy też nie można kupić? No spoko. To tak ciekawie, nie? No ale jak nie można, to nie można. O, ugryzł tutaj kogoś. Dawaj, no. Cyk. Nie da się nimi handlować, kumam. Nie, no mam bić dybugi, tak? No to bijemy, no. Z któregoś powinna mi wypaść książka, więc... Działamy i tyle. Z któregoś wypadnie, pewnie. W ogóle mam ten już. Dobra, odblokowałem sobie kolejne... kolejne tutaj rzeczy. No dawaj. Cyk. Rzucimy go toporem, kurna. O, dobra. Masakracja. Co tam sobie porabiacie teraz? W robocie? Niech Inus będzie z wami. I z duchem twoim, kolego. I z duchem twoim. Co tam sobie fajnego porabiacie, gałgany, teraz? Jakaś kawka już wypita? Druga może. Już niektórzy to i pewnie trzecią, kurna, walą, nie? Kawkę, kaweczkę. Kurna, dalej nie wypadło? Żadne takie? No dobra. Ale powiem wam, że ja lubię robić osiągnięcia w grach, więc takie czyszczenie mapy, robienie tych osiągnięć, tego... Ciekawe, czy kiedy zrobię 100% mapy, to dostanę od gry jakąś nagrodę za to, czy nie? Kurna, jeżeli nie, to muszę podpowiedzieć twórcom, żeby zrobili tak, żebym dostał, nie? Żeby każdy dostał za wykonanie tego... Za zrobienie 100% mapy, jeżeli chodzi o te osiągnięcia, to żeby normalnie... O, mikstury kondycji komuś wypadły. Żeby normalnie nagrody za to były. Spoko opcja, tak mi się wydaje. Takie nagrody. Uczciwie. W Skyrima grasz, czyli w robocie nie jesteś. Kawka wypita, broken rags odpalony i tak się pracuje ciężko. Żyć nie umierać, nie? Żyć nie umierać, panie. Tak się ciężko pracuje w tej naszej Polszy. Tak to jest, zaraz drugie śniadanie. A ja dzisiaj jadłem na śniadanie rogala z makiem, takiego słodkiego. Taki sobie. Jakiś, ja nie przepadam za takimi rzeczami, ale... ale moja żona kupiła, no to zjadłem, nie? To zjadłem, żeby nie było. Jadę w trasie ciężarówką na kraje bałtyckie. O kurna. Z towarem jakimś sobie lecisz? No dobra. Kto tam do mnie pisze? Jest czempion na środku. Co tutaj? A idę zobaczyć, okej. Okay. A który? Taki, którego nie mam, czy jak? O, faktycznie, taki, którego nie mam. Stary, dziękuję. To dawaj, hopaj do nas od razu, nie? Poczekamy na ciebie, żeby tobie też zaliczyło. Poczekamy na kolegę, co? Hopnie? Hopnął, dobra. No, żeby mu też zaliczyło. Nie lichy. Ale wygląda jak jakiś kurna obcy ósmy pasażer Nostromo, nie? W ogóle on ma strasznie dużo życia, jak sobie tak tutaj wrzucajkę się zabawiłem. On ma dużo życia, ale szybko też umrze. No, umarł. W butach. Nie, on nie miał butów akurat. Ale dziękuję, Kryptopolis. Dziękuję. Ja na przykład farmię sobie te instancje, co kiedyś zapożyczyłem. Obdartusy. Obdartusy to fajny item, nie? Ty masz już wszystkie, a? Czyli już się w to bawiłeś. No dobra. A ja te dybugi całe idę dalej klepać, nie? Dobra, no. Ale dziękuję, że mi pomogłeś tutaj, wiesz? Bardzo dziękuję. A te dybugi, gdzie one są? Dybugi, dajcie mi książkę. Co, wszystkie wybiłem? Nie, tam, tutaj mamy. O, dybug, dawaj, no. Dybug to nie jest jakiś żydowski w ogóle duch? Demon? Nie wiem. Chyba tak, wydaje mi się, że coś takiego. Coś w tym stylu. Telewizory wiozę wagon, żeby cię mogli tam na północy oglądać. A gdzie dokładnie jedziesz? Z tymi telewizorami? To tam ludzie stać na telewizory? Panie! Fajnie!
Dawaj, cyk. Cyk. Justyna, ty mówiłaś, że nawet nie spałaś. A kiedy spać idziesz? Kiedy w kimono się wybierasz? Dybuk. Kolejny. Dzień dobry. Cześć, witam. Hello. No. Dawaj, dawaj. Fajnie ten dybuk wygląda. Taką oderwaną głowę ma. No, damy radę? Damy radę? Co? Użar mnie. Ja, co? Panie, odgryz mi ucho. Mam drugi. Oła! Urwał mi ucho. Drugie. To już nie mam żadnego. Kurna. Tu mamy takiego kolorowego, ładnego. Może tego sobie walnę. Wagon do Kowna, całkiem blisko. Spoko. To pewnie witają cię tam z kwiatami, nie? Że nasze okno na świat! Jest księga nieumarłych! Nasze okno na świat przybyło do nas! Nasz wybawiciel! Nasz normalny transport telewizorów! Dziękujemy ci, o wielki! O panie! Przyjechał do nas! Dzięki niemu wiemy, co się dzieje na świecie! Możemy oglądać TV! Siema, dybuk starosłowiański, określenie diabła, demona. Spoko. Nie wiem dlaczego, ale z Żydami mi się skojarzył tak po prostu. Nie wiem, może jakiś film oglądałem, wiesz? Może tak. Wykonałem zlecenie. Jest! No i 14 minut, 15 do kolejnego zlecenia. Bardzo fajnie. To sobie sprawdzamy dalej. To może po tego rybola znowu pójdę, nie? A tak to co? Źdźbło. Podatki, czyli kolejne zlecenie mamy tu. Zlecenie Drwala. I to jest zlecenie, którego nie miałem. Czyli kolejne zlecenie to jest zlecenie Drwala i przetarcie szlaku. Tak? Nie, przetarcie szlaku mam. Czyli zlecenie Drwala, tutaj obok, na mapie. W zielonej krainie. No i dobrze. A my idziemy, nie? O, zaatakowali mnie. Niedobrze. Na jakim serwerze był ten wagoniksowy barba? Stargazer, Kadarin i to jest mój barba. Wagoniksowy właśnie. Nie był, tylko jest właśnie teraz, nie? On jest! Co tak tańczysz? Hopa! Hopa lala! Hopa lala! Raz i dwa! I raz i dwa! I ciura lala! Dobra, ja sobie przejdę jeszcze, zobaczę, czy mamy tu jakiegoś czempiona może. Pewnie nie, ale może. Może jest szerokie i głębokie. Ciura lala lala lala. To na razie jest ściergisko, ale będzie San Francisco. Dobrze idę? Dobrze. Czyli zlecenie od Drwala za 14 minut trzeba pamiętać, a my na razie idziemy rybola. No i tamtego Menela jeszcze w mieście sobie zobaczymy, nie? Czy uda nam się go znaleźć, czy Piusa, czy się nie uda? Myślę, że tak. Pole, łyse, pole, dwa dyndole. Kurna, muszę do księgowej dzisiaj jechać. Muszę dowieźć dokumenty do księgowej, a tak to... No, nie ma rybola jeszcze. A tak to będę musiał do sklepu jechać na jakieś zakupy. Coś tam przydałoby się kupić, kurna. Spożywcze jakieś takie, wiecie, rzeczy. Bardzo by się przydało. Nie wiem, czy wy też na zakupy dzisiaj jedziecie, czy nie? Był, jest i będzie, taka zasada. Dokładnie tak. No to chodzi. No dobra, dobra. A my szukamy tego... Jak on miał? Jakiś... Nie pamiętam. Nie, szczerze, jak on się nazywał ten? Co go szukam? On się nazywał... Łachudra. No dobra, to szukamy pana Łachudry. Łachudra. Teodor, strażnik. O, mamy skrzyneczkę. Dawaj. Łachudra, pijak, Daria, Boguś, Staś, Józef. Józef to też Łachudra. Wagon, ja już wysyłałem platynę. Zobacz w grze, czy nie masz. Mówię, cyk. O ile wygrałeś oczywiście. Dawaj, cyk. Chyba, że o tobie zapomniałem. Może się zdarzyć, to wtedy trzeba się przypomnieć. Dawaj, cyk. Łachudra. Kurna ty, no nie ma go, no. To jest pewnie najprostszy tego typu przeciwnik, którego można znaleźć w grze. Ja go oczywiście nie mogę znaleźć, nie? Na 100%.
Ale to jest niemożliwe, że nagle każdy poluje na łachudrę. Gdzie jeszcze jest opcja, żeby go znaleźć? Przewoźnik? Łachudra? Ty, no nie ma go nigdzie. Szczury jakieś. Jone. Ale łachudry nie widzę tutaj nigdzie. Czy on nie jest pod murami miasta? Nie wiem, mogę pójść zobaczyć, wiesz? Ale niby w porcie można go spotkać. Tak pisali. Tutaj gałganiarze. Moi. Ale mogę zobaczyć, czy jest pod murami miasta. W sumie dlaczego by nie, no. Daleko nie mamy, nie? Wygrałem jako mag Jacek. Byłem pierwszy u ciebie w grupie chyba w środę. Poczekaj. Wysłane. To nie widzę, żebym ci wysłał. To potem to sprawdzę, ok? To spoko. To dobrze, że się upomniałeś tą. To potem to sprawdzę. Już sporo osób tak po prostu na gębę podczas grania gdzieś tam deklarowałem, że zapodam wam platynę i mogłem kogoś przeoczyć przez to. Mogłem kogoś przez to przeoczyć. Stefan tutaj jakiś jest? No ale łachudry nie ma. Znaczy Stefan to też łachudra, ale no... No nie wiem, no nie widzę go. Kurna, zobaczymy, czy Rybol już jest. Może Rybol będzie chociaż. Powiem ci, że połączenie 4-godzinnego tatuażu to... Bo tyle przebywałem tylko w domu. A spoko. Rybola dalej nie ma. Łachudry nie ma. Rybola nie ma. Co to jest wszystko do dupy takie? Nie wiem. Nie wiem, no znowu idę łachudrę poszukać. Mamy parę minut, więc trzeba go poszukać i tyle. No ja go nie widzę nigdzie tutaj. Nigdzie pana łachudry nie widzę pod murami i tak dalej. A jest gdzieś napisane, co ile on się respi, czy nie? Jacekben. Nie trzeba chyba, wiesz? Ja sobie po prostu sprawdzę, mówisz. Która to była transmisja? Trzecia? Czwarta? Numerek pamiętasz, czy nie? Łachudra. Nie wiem, no chodzę, szukam. Może on gdzieś jest ukryty za domkiem i nie widać go po prostu. Też może być, nie? Nie wiem, no szukam. Oddalam mapę, żeby lepiej widzieć i szukamy go. Pana łachudry. Może za murami, ale wewnątrz. Nie wiem. Nie wiem, no znowu do portu wejdę. Zobaczymy. Pole, pole, łyse pole. A jak nie, no to pójdziemy po prostu, wiecie, no poszukamy innego czempiona, innego gdzieś tam takiego silnego przeciwnika, ikonicznego tutaj, no i tyle, no nie będziemy biegać cały czas w tym samym miejscu, nie? Żebrak, żebrak. No ale nie łachudra, no może i żebrak, ale nie łachudra. No, tu nic, tutaj też nic. Szkoda troszeczkę. Dawaj, idziemy dalej. Teraz mówisz, i tak mocno zmniejszyli czas tego respu, bo kiedyś było gorzej. Sanek? Szaleńca mam, jakbyś chciał. Wiesz, ja chyba mam szaleńca, ale sprawdzę, ok? Wydaje mi się, że... szaleńca... Tak, szaleńca mam, ale dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja potrzebuję łachudrę i potrzebuję tego rybola. Tutaj w wiosce rybackiej, wiesz? Ich mi brakuje. Na wiki pokazuje, że na podwórzu on jest. No to nie wiem. No to może ktoś go zabił po prostu, wiesz? I tyle. No dobra, no. Zobaczymy, czy jest rybol, a jak nie, to idziemy, szukamy dalej. I tak to widzisz, będzie trzeba... No rybola nie ma. No kurna, zabrał nam tamten dziutek rybola i teraz pewnie przez całą transmisję nie będę mógł go znaleźć. No nieważne, dobra. Gałgany. Sprawdzamy sobie, czego nam tam brakuje jeszcze. Brakuje nam tak, lejka, eucerja. Lejka, eucerja, to czekajcie, sprawdzamy tutaj, co tutaj jest. Wściekły pies. Mamy, wściekłego psa mamy, tak. Dalej, pijak. Pijaka nie mamy. A pijak jest
Gdzieś u Romana chyba. Dobra, to idziemy. Idziemy do Romana, zobaczymy, czy pijak będzie, czy nie. Dziadu, dobrze mu powiedziałeś, bardzo dobrze. Łachudra w porcie. No wiem, ale nie było go tam niestety, wiesz. Pewnie ktoś go zabił, więc po prostu pójdę sobie szukać innych, a wrócę do portu później i poszukam. Chyba, że teraz jest, czekaj, w sensie w tym momencie. A, to nie teraz, tylko tak ogólnie, dobra. Idziemy na wioskę Romana, wiecie? I tam poszukamy tego pijaka całego. Ktoś tutaj pieska bije. Wściekniętego, nie przeszkadzamy. Dupa Romana. W wiosce Romana nie ma przeciwników, więc oni pewnie będą tam wyżej, nie? Zaraz zobaczymy, ale pewnie tak. Pijak, pijak, pijak. Szukam tutaj sobie elegancko. Dobra, tutaj. Witamy w kolonii. Tutaj nie widzę żadnego takiego przeciwnika. Tutaj po prawej. Kurczę, no tutaj też nie, czyli co? No pijaka na razie nie mamy. Oszust, wandal. Pijaka na razie nie ma. Oszust. W jaskini pewnie nie ma co szukać nawet, więc to raczej tutaj by trzeba było, nie? Przejdę się jeszcze raz na lewo. Tu mamy gobliny. Ale chyba ciężko. Raczej tutaj też później sobie przyjdziemy, bo no nie widać, nie? Nie widać. Ktoś musiał też zabić. No dobra. W środę mówisz, tak? No dobra, to sobie to potem zobaczę. Spoko, dziękuję. No dobra, to szukam dalej, no. Sprawdzam, kogo dalej mamy tutaj. Lake Elita, no to tego nam się nie udało, nie? Nie ma co. Masz po lewej. Pijaka masz po lewej tam niżej? Czekaj, zobaczę. Znowu kolejna skrzynka. Obok spalonej chaty? Gdzie tu jest spalona chata? Baba? Baba. Gdzie? Gdzie? No jest spalona chata, ale co? Czekaj. Nie widzę. O, dobra, idę. Na plaży coś na nas czeka. No to idziemy na plażę. A, tu się respi, w sensie, że teraz nie ma, ale będzie później, tak? Dobra, spoko. No to dawaj, cyk. No nie, no ktoś mi zabił Eucerię na plaży. Ja pierdolę, no. Ach, kurna, no dobra, jakiś loko SH mi zaatakował. No trudno. No dobra, to szukam dalej tutaj, wiesz. To się respi pewnie co parę minut, więc pobędziemy tutaj chwilę. I tyle. A jak nie, no to pójdziemy. Mamy za 3 minuty do zrobienia zleconko od Drwala. Więc będziemy sobie tam działać, nie? Już nie ma. No spoko, szkoda. Ktoś mi zaatakował Eucerię. Już tak, ktoś ma 120 level, to pewnie zabił ją 30 tysięcy razy, a i tak ją pewnie zaatakował. Tak, dla jaj. No dobra, a my tu się nie bawimy, to nie są jaja, to nie są żarty. Mówisz, bardzo gra przypomina tobie Robin Hooda w tym trybie chodzenia. No, coś w tym jest. Szukamy pijaka. Pijaka i czempiona. Znowu ktoś do mnie pisze. Zea. Jest Łachudra. W którym miejscu? W porcie. Dobra, idziemy szybko! Do portu! To tutaj przynajmniej do portu mamy blisko, nie? Zea. Spoko. Poganiej prosiaka. No, pamiętam, jak to było widowisko takie, kiedy pokazywali
po raz pierwszy Broken Ranks 3D i tak dalej i pokazywali właśnie tę mechanikę gonienia prosiaka. To było takie wow, ale technologia. Trzymaj się, Justyna. Do której będziesz spała dzisiaj? Jak tam na wieczornej transmisji będziesz, czy nie bardzo? Dobra. O, jest Zea. Dawaj. Atakujemy Zea. Jak chcesz do nas dołączyć, to zapraszam, nie? Do drużyny. I dziękuję, że dałaś mi znać o tym, że tutaj jest Łachudra. No. Jak chcesz, to zapraszam do nas. Jakby team jest otwarty teraz. Możesz wejść. Normalnie. To ja specjalnie nawet nie atakuję, chociaż dobra, to pewnie nasz kolega. No to teraz już nie zdążysz, no. Ale dziękuję. Dziękuję. Jakby, no dobra, to mamy go ogarniętego, super. No dobra, czyli chociaż tego jednego mamy, nie? No dobra, chociaż mamy tego jednego, Łachudrę ogarniętego. To idziemy znowu do wioski Romana, a jak nic tam nie będzie, to sobie skoczymy do lasu i sobie misję, zlecenie dla Drwala ogarniemy. Będziesz, mówisz, wieczorem. No to się bardzo cieszę, dobrze. Bo już tak, jesteśmy na finiszu tego Horizona, więc jak tam, wiesz, chcesz być nawet na bieżąco i zobaczyć końcówkę czy coś, to polecam teraz na tych dwóch, trzech transmisjach najbliższych po prostu być. Spoko, Sanek. Jak będzie już teraz, to go... Dobra, okej. Okay. I po prostu wystoisz go, rozumiem, tak? Że nie będziesz go atakował. Dobra, okej, okay, dziękuję. Jeżeli jest taka opcja, to byłoby miło, a ja szukam tutaj tego pijaka i tak dalej. Czy ja tutaj widzę jakiegoś czempiona, jakiegoś elitarnego przeciwnika? Czy on tu jest? I tańczy dla mnie i dobrze to wie, że porwę go i w sercu schowam na dnie. Nie ma go, okej. Okay. Ram, pam, pam, pam. Dobra, to idziemy do lasku na prawo, nie? Na prawo do lasku idziemy i sobie w tym lasku. Zbójecki las. Sobie misję dla Drwala zrobimy. Siemano, Izabela, cześć, witam ciebie bardzo serdecznie, miło ci widzieć. Dobra, i Drwala mamy tu. Drwal Jacek. Hej, Jacek Placek, szukam roboty. Zapolowanie na bandytów, zgoda. Pijaka leśnego mam zabić. O Boże. Okej. Okay. Pijak leśny. Gdzie ja mu znajdę pijaka leśnego? Czekajcie, bo strzałeczka pokazuje, że on jest gdzieś na prawo tutaj. Pijak leśny. Mamy matacza. Mataczy jest, jakby ktoś potrzebował do questa. Tu? A to pijak. Pająk, kurwa! Pijak leśny. Jestem głupi. Dobra. Bijemy dziada. Pająk leśny. Elegancko. Wagon, ja to testowałem, czy mi siądzie gra i ostatnie dnie mnie nie było życiowo, zacna gra. Wciągłeś się, tak? No spoko, to fajnie, cieszę się, że dałem radę polecić tobie coś dobrego. Zazwyczaj jak reklamujemy coś, to staram się reklamować coś dobrego, albo przynajmniej coś ciekawego, nie? Nie wiem, czy ja reklamowałem kiedyś jakąś chujową grę, taką, która naprawdę byłaby chujowa? Taka totalnie, no może nie wiem. Ta gierka od Bethesdy, którą ogrywaliśmy jakiś czas temu, nie? Co to była? Taka o wampirach. Z tym, że w nią mi się naprawdę dobrze grało, ale ja wiem, że tak ogólnie jest uznawana za bardzo złą. No, ale... No tak jest, nie? Nie oszukujmy się. Wykonałem zlecenie. Jest! No i mamy 14 minut, 15 do kolejnego zlecenia. I kolejne zleconko ogarnięte, pięknie. Masz 30 tostów? Pojebana akcja. Ktoś pisze do mnie. Lake też jest, ale nie wiem, czy szukasz. Szukam Lake? A gdzie jest Lake? Co to jest Lake? Lake. O, patrzcie! No tak, no szukam! Ale to hopaj do nas teraz, dawaj, hop. Hop, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. To mnie też zaliczy dzięki temu, że idziesz do nas tutaj. No, elegancko, nie? Bijemy. Dzięki, kurde, to tak złota dziewczyna, jak nam pomaga. Redfall, o właśnie. Mi się w to naprawdę przyjemnie grało, ale... No ale wiem, że no... Od Bethesdy oczekujemy czegoś więcej i tak... Finalnie gra... Mimo, że całkiem nieźle się sprzedała i w sumie całkiem sporo osób w nią gra, to tak... No raczej jest uznawana za słabą, nie? No i dobra. To jak mamy tego, ty, to może pijak jeszcze gdzieś tu będzie. Dziękuję bardzo. Czekajcie. Dziękuję. To pijaka potrzebujemy jeszcze, wiesz?
O kurna, ale się przycięło coś. Działa? Potrzebujemy pijaka. Pijak to jest zwierzę, kurna, na jego mać. Jak nic nie wypije, to nie może spać. Kiedy widzisz pijaka, jak mu morda świeci, przypięty mu gazetą, on wyżej nie poleci. Pije sobie pijak, pije sobie w dzień, ciągle widzę jego pierdzielony cień. Nie widzę pijaka nigdzie. Może tam obok bandytów jeszcze zobaczymy po prawej, ale raczej nie. Od Bethesdy to już nic czego nie oczekujemy. No ja bym jednak oczekiwał od nich czegoś, wiesz? Jednak... Jak nie będziemy oczekiwać, no to będą nas walić w tyłek. Nie widzę pijaka żadnego. No dobra, to może... Czekajcie, pijaka może i nie ma, ale... No nie wiem, kogo mamy jeszcze do rozwalenia tutaj w takim razie? Popiela? Popiel może być w wymarłej chyba, tak? Nie. Trawena? Trawen może być w wymarłej? Okej, okay, Travel może być w wymarłej. Czyli w sumie można byłoby tam skoczyć. I co my tu mamy jeszcze, czekajcie. Euceria. To jest rybol, pijak. A pijak tutaj i poborca. A gdzie jest poborca? Poborca. Elita? Ale gdzie on jest? On jest gdzieś obok nas. Ej, ten poborca, tak? Czy nie? Poborca jest na tej mapie, czy w lesie? Nie, no na tej mapie, gdzieś tutaj. Czyli czekamy na pijaka i czekamy na poborcę w takim razie, dobra. Oszust, wandal, szmugler. Czyli pijak i poborca, na to czekamy. No dobra, to czekamy. Popiel mówisz na zamku, dobra. To tam też sobie pójdziemy dzisiaj. No ja szukam, nie? Pijaka i poborcy. Lukas, cześć, witam. Miłego dzionka życzę. Ciura la la la, la 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 la. Ciura la la la. Mam nadzieję, że nikt mi tego poborcy nie zabije, kiedy on się pojawi gdzieś tutaj na tym. I w wiosce rybackiej też mówisz poborca? Czekaj, gdzie? A tu nie pokazuje mi, że poborca może być. No nie wiem, no. Czekamy na pijaka i na poborcę. Pytanie, co ile minut się respi? Pewnie co 10, no ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy. Ja sobie biegam. Sprawdzam, obserwuję. Szukamy. Kubuś, Marko. Marko! My znamy Marko. Zdzisław. Młynarz. Marcela. Tymoteusz. Ty. Nie wiem, może do wymarłej bym poszedł, kurna. Jak tutaj nie ma. Szkoda, że nie można się teleportować na każdą mapę. Tylko do miasta, nie? Tylko do miasta można. No nie wiem. Siemano, witam, hej. Hello. Ty dalej, żeby pijaka nie było? W wiosce, kurna, Romana? Przecież tu same pijaki są. Kogokolwiek bym zabił, to byłoby dobrze. Ale nie, no nie, oczywiście. Aż muzyka przestała grać. Może wejdę gdzieś do domku i wyjdę, żeby znowu zaczęła? Chyba tak. Ale coś nie zaczęła. No okej. Witam, Hubi Bubi, cześć, witam, hello. Hubi Bubi. Kurde, no nie widzę nic. No dobra, no to przy okazji, nie? Mówisz poborca, jakoś teraz by zrespił, mówisz, tak? No szukamy go. Szukamy go, panie. Może znajdziemy. Czyli mówicie, że on na drodze, tak? Gdzieś tam raczej w wiosce nie szukać, bardziej na drodze obok wioski. No dobra, no szukamy. Można się teleportować po mapach, ale musisz mieć gildię. Okej. No, 9 minut i mamy zlecenie do wykonania. Zaraz sobie zrobimy na pewno. Poborco. Ciekawe, czy tak bardziej na lewo może być, czy to bardziej właśnie na drodze. Zobaczymy. Poborco.
Cip, cip. Kurde, dziwne, że poborcy nie ma. Bo to podatkowy pewnie, nie? Pijak na drodze do wioski. To ma sens. Nie, poborcy szukamy jeszcze, wiesz? Podatkowego. A może on się nie rezbił, bo ja patrzę. O, i muzyka zaczęła grać, przynajmniej tyle. To fajnie. Nie wiem, przejdę się, zobaczymy tutaj. Jak to wygląda. Zaraz nam się kolejna elita zrespi w tym czasie. Nie wiem, szukamy jeszcze, zobaczymy tutaj bardziej. Janko sobie pracuje. Który level? 50. Co? Poborca resp. Ale co resp? Na drodze, na bagnach, w wiosce i w lesie. Czyli na bagnach też może być? No to przejdę się, czekaj, zobaczę po bagnach. Może będzie. Czyli mówisz, że na drogach tylko on jest? No dobra, to przejdę się. I mówisz, że w lesie też jest szansa na poborce, tak? No dobra, to idę i sprawdzę. Chociaż tutaj dużo osób biega, to pewnie by go zabili, nie? No, tutaj nie ma. To mówisz, do lasu jeszcze warto iść. No okej, sprawdzę, dziękuję. Ty patrzysz, on się może wstydzi i się schował. Wagon, co powiesz na temat Zotac GeForce RTX 380 12 GB? Nic, bo nie miałem tej karty, wiesz? Ale brzmi całkiem nieźle. Raczej jak poważny sprzęt, panie! Raczej jak poważny sprzęcik to wygląda. Pijak mówisz co 25 minut. A skąd takie dane masz? Że on tak się respi. Dobra, jesteśmy w lesie. Z Bujeckim. Szukamy gdzieś tutaj tego poborcy całego. Ciekawe jak on wygląda, nie? Nie wiem. Hołota? Elegancko. Wioska rybacka. Zobaczymy, może rybol będzie. Poważny, poważny. Mówisz, no tak brzmi, jakby był poważny. Tutaj poborcy żadnego nie ma. Dobra, no idziemy niżej, sprawdzimy. La 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 la, na na na. Rybola też nie ma. A, czyli masz stronę, gdzie wszystko jest opisane. Kumam. Dobra, dzięki. No i widzicie, no i tyle. No dobra, no to ja szybciej te zlecenia zrobię niż to wszystko, kurna. Idziemy wyżej. A co jeśli poborca i pijak to ta sama osoba? Tego nie przewidziałem, wiesz? Tego pani nie przewidziałem. Poborca i pijak to ta sama osoba, no. Tego ni cholery nie przewidziałem. Hołota. To hołota wtedy. Co tutaj dużo mówić. No dobra, no wracamy do wioski. I tyle. Zaraz będziemy szukać może kogoś innego, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj niestety nie ma nic, nikogo znowu. Już tyle chodzę, że chociaż tego pijaka przydałoby się dupnąć, nie? Tak mi się wydaje. Skrzyneczka. Nie wiem, czy mam klucz. Chyba już nie. No, już nie mam. No to może, nie wiem, do wymarłej pójdziemy. Tego popiela bym zrobił, czy coś takiego. Nie? Może to jakaś opcja. No, chyba tak zrobimy właśnie. Nie popiela, tylko czekajcie. Świnia biegnie. Gonią świnię biedną. Kto tam był w tej wymarłej? Treven. Jakoś taki. Taki czempion Treven tam był. No i chyba trzeba by go zrobić, wiecie. Idziemy. Nie wiem, no na kogoś kurna kiedyś trafię, nie? Na kogoś kiedyś trafię z tych przeciwników. Zobaczymy. A w tym czasie idziemy sobie
ogarniemy, obrócimy. Jak będziemy wracać, to pójdziemy sobie zrobić zlecenie, którego jeszcze nie zrobiłem. No i tak będzie chyba najlepiej. Gdzie była wymarła teraz znowu? Tutaj po prawej, dobra. No, to gitara, idziemy. Tak, gram barbarzyńcem swoim, dokładnie. No i szukamy. Dawaj, dawaj, dawaj. O, ktoś nas zaatakował. Dawaj, cyk. Upiór w operze. W tym przypadku na YouTubie. No dawaj, cyk. Oh yeah. Wytrzymałe istoty. Ten mówisz co godzinę się respi. Kurna pani, nie pocieszaj mnie pan. No ale to może akurat, nie? Uda się utrafić jednego takiego. No fajnie by było. Pytanie, kiedy się zrespił ostatnio? Bo to nie jest podane nigdzie. Z tego co tam na mapie widziałem. No zobaczymy. Nie wiem, no chodzę, szukam, sprawdzam go tutaj, wiesz? Ale chyba lipa. Chyba nie ma... Muzyka jak z Diabollo, troszeczkę. Nie ma. No dobra. Czyli na tego akurat nie ma co liczyć. Siemano, Mako Ptaku, cześć, witam, hello. Siemano, wagon, tu Mako Ptaku. Hej, kolego. Witam, yo, yo, yo. No to kogo my mamy jeszcze do rozwalenia w takim razie? Jak tego nie ma, tamtego nie ma, tego się nie da, kurna, tutaj za późno. Poborca, pijak i Enceuria. Dobra, no idziemy do wioski rybackiej, zobaczymy, czy rybopotwór będzie. Mówisz koło 12? To sporo czasu. Czyli dopiero ktoś go zabił pewnie, tak? Czy w walentynki też będzie broken? Nie, w walentynki. W ogóle kiedy są walentynki? Na który dzień przypadają walentynki? Podpowiecie mi proszę. Ja nie wiem, czy w ogóle jakakolwiek transmisja będzie w walentynki, tak szczerze. Tobie powiem. No, idź, dawaj, 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 dawaj. Pusto. Nie ma. No dobra, no to jakieś zlecenie sobie zrobimy chyba, nie? Jakie na przykład? Podatki? Ktoś do mnie pisze. Chyba zaraz z respi, no to czekamy, dawaj. To poczekamy sobie. Zobaczymy. Środa? Nie, to na pewno. To w środę tak ogólnie nie byłoby transmisji, a jeszcze jako, że walentynki, to na pewno nie będzie. Kurna! Poborca jest! Lecę! Lecę szybko! Ja pierdyka! Rybola jeszcze nie ma, no to chociaż tego poborcę, nie? Ja pierdzielę, zdążymy gałgany? Do boju Polsko! Kurna! No dawaj, dawaj! Dawaj szybko! Szybko, ile normalnie sił w moich tytanowych kolanach, biegniemy! Dawaj! W wiosce. Ale tam po prawej stronie rozumiem, tak? Od wioski. Czy w samej wiosce, gdzieś w centrum, czy coś takiego. Szukamy! Jest, kurna, elegancko! Dzięki, jak chcesz to wbijaj do nas, dawaj. Kurna, jest! Co ja bym bez ciebie zrobił, Zea, powiesz? Jesteś moimi oczami, uszami moimi jesteś. A ja jestem twoim laryngologiem. Nie, żartuję. To było suche. Kurna, zapraszam do teamu. Sanek, mam euronię. No nie, no teraz? Ja pierdyka, dobra, już do ciebie idę. Stoisz obok. Możesz ją zająć, zaatakować, wiesz, żeby cię biła. I wtedy dajesz sobie zero ataków po prostu i tyle, nie? Dziękuję, poborca jest! Kurna! Dziękuję bardzo! Szybko lecimy teraz z powrotem tam, do wioski rybackiej. Był już Metin na kanale, wiesz, na razie mam dość Metina, nie mam ochoty totalnie na Metina. Dawaj, no, dawaj, cyk, cyk! Dziękuję! Mogę napisać? No muszę. Dziękuję. No to pijaka jeszcze potrzebujemy, nie? Jak już poborcę mamy ogarniętego. Fajnie. Dupa karalucha! Wiem, wiem, wagon, wiem, dobra, okej. Okay. Dobra, ja ci trzymam po prostu ze słowo, nie? Ja wiem, o co chodzi, panie. Ty wiesz, o co chodzi, ja wiem, o co chodzi. Idziemy. Rabarbar elegancki. Dobra. No?
Dawaj, hop. Hop, talala. Czekamy na ciebie w teamie, więc jak chcesz, to dołączaj do nas. Masz taką ochotę. Wczoraj był rosół. To zgadnijcie, co dzisiaj gotuję na obiad? Pomidorową. 100% pomidorówka. Kupisz zupki chińskie na walentynki i oglądasz transmisję u wagona. Ojeju. A to z kobitką nie spędzasz czasu? Kurda, dzięki. Super, dziękuję. Piękny człowieku ty. Elegancki. Dobra. Sprawdzamy w takim razie dalej, co my tu mamy do ogarnięcia. Zlecenie na pewno, nie? Zea pisze. No i pijak też jest. Nie wierzę. No jakim cudem? Szybko! Biegniemy do... Za... Zei. Aj. Biegniemy do niej! Kurna no. Lecimy. Masakracja. Też w wiosce. W którym miejscu może napisz? Lewo, góra, dół, prawo. Kurna, żebym trafił za pierwszym razem. Masakracja. Dewastacja. El Matadoro, masturbacja. Idziemy. Dawaj, szybko, szybko. Dawaj, kurde, ja to biegam w tej tamtą, nie? Mamy akcję tutaj. Szybko! Dobra, szukamy też w wiosce. No pytanie tylko, w którym miejscu. Tutaj, dobra, jest. Pijaczyno, ty hendożona. Zea, jak chcesz, to możesz do nas dołączyć, nie? Ja czekam znowu z tym timerem tutaj do samego końca, więc jak co, to po prostu zapraszam. Okej, czyli nie chcesz, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kurna, super. Ale kozak, nie? Co ja bym bez was zrobił, gałgany? Jabcokówka. Jabcokówka nam wypadła. Kurna, gałgany, to co nam zostało teraz jeszcze? Czyli tak, popiel, trawen i Wilhelm. Z bossów to obserwator. Z elit mamy już każdą elitę. No i co? No, mamy tutaj podatki do ogarnięcia, tak? Problem z zedami? Problem, czekajcie. To mam. Odszczurzanie. Przetarcie szlaku. Czekajcie, pięknym zemsta jest słodka, polowanie na ogry. O, polowanie na ogry sobie zrobię. A gdzie można to polowanie na ogry? Tu. Czyli gdzie? Tam, gdzie krzyżak jest. Dobra, to robimy polowanie na ogry. Super. Więcej to już nie znajdziesz. Dziękuję bardzo za to, co znalazłaś, dziewczyno. Kurna. Super sprawa. Naprawdę. Co ja bym bez was zrobił, gałgany? Co ja bym, kurna, bez was zrobił? Weźcie mi, wytłumaczcie. Dawaj, cyk. No, ale kozak, nie? Teraz polowanie na ogry sobie zrobimy. Ładnie, pięknie, elegancko. Będziemy mieli kolejne zlecenie. A kto mi daje zlecenie? Chyba ten czopek tutaj na górze. Zaraz zobaczymy. Hej, czopku. Dasz zarobić? Tak, polowanie na ogry. Oh yeah! Upoluj ogry. 4 sztuki tylko? Co to dla mnie, ludzie? Idziemy. Co to dla mnie te 4 ogry? Ja takie 4 ogry to normalnie za pierwszym robię. No dawaj. To może potem na zamek skoczymy jeszcze, zobaczymy na zamku, czy mamy jakiegoś elitkę, nie? Gdzie trzeba zobaczyć dzikiego... Ale to nie ma znaczenia, jakie ogry chyba bijemy, nie? Chyba nie. Ogry to ogry. No, raczej tak mi się wydaje. Lukas, a ty co tam robisz fajnego o tej godzinie, co? Jak tam spędzasz czas? Czy planuję wrócić do Cyberpunka? Tak, jakby przejdziemy sobie Cyberpunka z dodatkiem od nowa. Za niedługo. Dobra. Ale to już? Co? Ej, tam były 2 ogry, a od razu mi 4 zaliczyło, widzieliście? O co chodzi? Nie wiem. Na wszelki wypadek zabiję jeszcze kolejne. Żeby nie było, nie? No. No, Cyberpunka obowiązkowo musimy przejść. Na tym komputerze, panie. Wiadomix. No dobra. Do nas chcesz dołączyć, czy co? Momin Hood? Nie chcesz, okej. Bijesz ogry, okej. No dobra, to wracamy, oddamy zadanko. No. I tyle. I lecimy na zameczek, poszukamy tego czempiona kolejnego. Siemano Brown. Strażak Brown, rady da. Przyjdzie nam z pomocą. Strażak Brown, super jest. Świece mu się spocą. Dawaj, kurna, cyk.
To strażak Brown, super gość. Łohoho! Dobra, do kolejnego zlecenia mamy 15 minut, więc teraz możemy iść poszukać tego całego... Bibliotekarz? Nie. Ty, a to nie pokazuje, że tutaj... Czekajcie. Paczta, gałganiarze. Paczta. Wilczur? Ale to już jest tam wyżej, nie? A nas interesuje to tutaj, ten obszar, tak? Trawen, popiel. Ty, no ale to nie pokazuje mi nichuja, gdzie jest popiel. A nie, pokazuje ty, ale on jest na przedzamczu w takim razie. No dobra, popiel jest na przedzamczu. Wczoraj biłeś te ogry na 20 levelu. Okej. Dobra, to szukamy popiela. Popielu, tak na mnie wołają. Jestem z bogatego miasta. Ekstra wieże tutaj mają. szczurek, tak na mnie wołają. Popiel. Ktoś do mnie pisze, Zumek? Nielichy też. No pokazywało mi tam na mapie, że on może być przed zamkiem, wiesz? Więc tak sobie przejrzę. Ale mówisz, że w zamku normalnie szukać. Zumek, o, widzisz, że tam biegniesz. No to dobra, to idziemy z tobą, wiesz? Panie Zumek, w ogóle masz 140 poziom. Masakracja. Wchodzisz z nami? Dawaj, hop. Chyba nie chce z nami jednak. No dobra. No to idziemy do zameczku. Mówisz, tam się respią. Spoko oko, pneumokoko. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy się uda znaleźć jakiegoś, nie? Pewnie tak, mam nadzieję. Mam siostrę. Dlaczego pytasz? A ty masz brata, mówisz? Spoko, pozdrów brata. Na pewno spoko ziomek jest. Jedna baba drugiej babie wsadziła do dupy grabie na pari. Ale to co, to tutaj? W grobowcach już nie, czyli tutaj trzeba szukać. Ciekawe, co ile się respi, nie? Nam się udało dzisiaj bibliotekarza rozwalić, więc mamy go zaliczonego. Pusto. No szkoda troszeczkę. Ale to może zaraz będzie jakiś, nie? To może postoimy chwilę, zobaczymy. Może zaraz jakiś będzie. Zawsze jak popiela widziałeś, to był w zamku. A w zamku może być jeszcze kto? Wilhelm? Ortal to jest ten ogr, tak? Ogruch. Harlair? Co to jest? Nie wiem. Popiel, Traven i Wilhelm. No tych nam brakuje. Popiela, Trawerna i Wilhelma. Ale to rozumiem, że oni w jednej ekipie to się nie respią, nie? To pewnie każdy osobno. I pewnie każdy ma swój osobny timing, co? Bibliotekarz jest? No to dawaj, to możemy go razem rozwalić, jak ci się chce. To dawaj, chodź. To zapraszam do nas, bo my nie damy rady jakby co, nie? Więc potrzebowalibyśmy twojej pomocy. Jakbyś mógł, jakbyś był taki dobry, to zapraszam. O, sobie zamkniemy team, co by nam nikt tutaj nie wszedł teraz, bez sensu. Po co ja to ustawiam, jak ty i tak w jednej rundzie go pewnie zabijesz, nie? Zobaczymy. Satsuki pisze, popiel respi co 30-40. Okej, okay, spoko. Ty, no to może akurat zaraz będzie, nie? A, już zginął, tak? A lawa duchów mi wypadła. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czekajcie. Sprawdzimy, co wypadło. Na 30 poziom obrona dystansowa, jakiś pancerz dla czarodzieja mi wypadł. Okej. Jak ja mam tu przejść teraz? Tutaj dołem przejdę. Kurde, ciekawe, nie? Ciekawe. O, a ej, byli czerwoni, a teraz są nagle żółci. Dlaczego? Ci przeciwnicy w sensie. To przed chwilą by mnie zaatakowali, a teraz nagle nie? Co się dzieje? Nie mam... A my mamy w ogóle 140 poziom w ekipie. Lonely Slot. O kurde, jaki team. Masakracja. Jaka drużyna nam się trafiła. No nie wiem, szukamy dalej, nie? Poszukamy, zaraz na pewno będzie.
Na Kadarynie gram, tak, dokładnie. Ale ty ostatnio wagon rozpieszczasz strumykami. Cieszę się, że czujesz się rozpieszczony. Taki jest tego cel, widzisz, no. Taki jest tego cel. Nie wiem, no szukamy dalej. Okej. A tu nic nie widzę, kurna. Zależy od ilości życia, mówisz. Spoko. To ktoś u nas w ekipie chyba sobie spotował po prostu, wiesz? Pod Jonem. No szukamy, nie? Szukamy. Dalej, szukamy. Co mi jakieś powiadomienie przychodzi na telefonie? Co to się dzieje? No nic takiego, dobra. Z moderacji ktoś napisał, potem przeczytam. Okej. Sprawdźcie sobie tego Ortala. Jak Ortala? W sensie, że ten Ortal to jest chyba... Nie, to nie jest ogruch? Nie no, Ortal to ogruch chyba, tak? To ja go mam, wiesz? Zabiliśmy dzisiaj tego ogrucha. Dzisiaj już udało nam się go zabić, wiesz? Natrafiliśmy na niego, więc w sumie całkiem dobrze wyszło. A tak to no co, no? Szukamy tych, co się respią tutaj na zamku, no. Może akurat się uda. Zobaczymy. A, New Jersey, kurna, gratulacje! Mówisz, córeczka ci się urodziła. Super! Gratulacje dla ciebie i twojej małżonki. Super! To leć, panie! No, leć tam normalnie, hopie, kurna, leć pan! Ogruch to ogruch. No to ten Ortal to co to jest? Ortal to szkielet. Mosiek bodajże, respi się w jaskini. A w której jaskini? Tam na zewnątrz w sensie? No to pójdę, zobaczę. Mortal, mówisz, taki szkielet i respi się w jaskini. To jest jakaś jaskinia? No dobra, no jeżeli jest, to spoko, to zobaczymy. A na górze była chyba jaskinia, nie? Tutaj. Z tego, co kojarzę. Za ogrami właśnie. Tu. Jaskinia pod granicą. No, granią, tak? Mówisz, tutaj można... Tu? Komnata. Nie, tu nic nie ma. Szczurek jakiś nas atakuje. No dobra, no można go rozwalić. Dzień czempów i elitek, no i zleceń. Też robimy zleconka dzisiaj. Postanowiłem, że trzeba w końcu, kurna, porobić te rzeczy zaległe, nie? I wymaksować te mapki tutaj. Albo tę pierwszą chociaż. Szkielet mag. Ciekawe, dlaczego nas atakuje tak po prostu od razu sam z siebie, nie? No ale sprawdzimy, może faktycznie będzie. Dawaj, cyk. No ale to dziwne, to mi, nie pokazywało mi, że ja tego Ortala w ogóle muszę zabić gdzieś na mapie. Nie było go tam. Siemano, witam, hej, please, yo, yo. Ktoś ma za mały level z nas, dlatego atakują. To Mobin Hood, poczekaj, okej? My się przejdziemy góra-dół, zobaczymy, czy on tu jest, żebyśmy nie walczyli z każdą grupką bez sensu. Oj, coś przycięło. Dawaj, dawaj, poczekaj tam na nas, zaraz do ciebie wrócimy. Tu nic. Tutaj też nic. Może gdzieś tam na lewo jeszcze będzie, zobaczymy wyżej. Pamiętam, że w grze można było jeszcze trafić na ten, na chyba jakiegoś bossa nietoperza? Też był jakiś taki. Ale ciemno tutaj jest, co? Straszliwie. Jaskinie, no nie, to tam już nie. Ale to jest normalnie tutaj, gdzie te szczury, tak? Można go spotkać. No to nie ma, to teraz go nie ma, widzisz? To teraz go nie ma niestety. No dobra, to wracamy do zamku. Dawaj, hopaj. Robin Hood, żyjesz? Okej, okay. Jak dzisiejsze samopoczucie? No jeszcze, wiesz, ten atak migreny wczoraj mnie, ze wczoraj jeszcze mnie trzyma.
czuję, że jakby mocno osłabił ten atak mój organizm. Tak, czuję się taki przybity, lekko przytłumiony. Jeszcze mnie lekko głowa boli, wiesz? I tak, no czuję, że jakby tak mi to osłabiło organizm, że kurna, no będę musiał się teraz jakoś z tego wykaraskać. No i tyle. A, Ortala pokazuje, jak mam mapę tamtej tawerny wybraną. Dobra, rozumiem. Dlatego tak jest, okej. Dobra, no patrzymy, czy jest tutaj jeszcze jakiś. No, czempionik. Niestety, nie ma. Nie ma. Można odpoczywać na tym? Jak masz zamek wybrany, to tam pokazuje inne elity. Kumam, dobra. Obok tego można odpocząć. Ja się przejdę za tym Ortalem. No ale tam byłem teraz, nie? I nie było go. Nie widziałem go. No i co? No i szukamy, kurna, no. Upadły rycerz. Upadły kusznik, rycerz. No i nie widzę. Kurna, tutaj to już tak trudno robi, nie? Jeżeli chodzi o znajdywanie tych przeciwników. To już nie jest takie proste, takie hop-siup. Za 3 minuty mamy kolejne zlecenie, no to postaramy się jakieś tam zleconko ogarnąć tutaj gdzieś nieopodal. Zea pisze. Nielichy znowu jest. No ale to nielichego już mamy, wiesz? Ale spoko, dziękuję. Nielichego już mamy, ale jakby ktoś chciał, to tam może podejść do wioski Romana. Tego nielichego dupnąć. Tak, brałem coś na wzmocnienie, no coś tam brałem. Zobaczymy, co z tego będzie. Dawaj, kurna. Najgorzej, jak mi go ktoś zabierze, kiedy się już pojawi. Ale może nie. Szukamy. Szkoda, że nie ma informacji, kiedy ostatnio ktoś bił takiego. No ale jak bibliotekarza biliśmy, to ile tam? Z pół godziny, 40 minut pewnie się kolejny zrespił, nie? Ja poszukam na Podzamczu czempów, jak coś to będę wołać. Okej. A na Podzamczu to... Ej, to na Podzamczu też mogą być, czy nie? Kurna, bo już nie ogarniam. To gdzie one mogą być w końcu? W zamku, na Podzamczu i gdzie jeszcze? Masakra. A wy co bierzecie na wzmocnienie, gałgany? Jak to wygląda u was? Manik tutaj w ogóle sam walczy? Level bije chyba, tak? Chyba tak. Masakracja. Coś tak czacik zwolnił nagle. Mało zaczęliście pisać. Nie wiem dlaczego. Sobie mapę może sprawdzę. Ktoś pisze. Może mogą, ja zawsze w zamku widziałem, okej. No bo minimapa to pokazuje, znaczy minimapa, no mapa pokazuje, że to raczej przed zamkiem, nie? No ale jeżeli mówisz, że w zamku też, no to okej, no. Popiel w sumie, no mógłby być w zamku. Nie wiem. O, pisze ktoś. Na Podzamczu widziałem kiedyś popiela. Okej. Czyli jest taka opcja, żeby on tam był. No dobra. Czyli jest taka opcja. Ja codziennie soki piję z żabki. Okej, a co to za soki z żabki? Woda ognista, yerba mate i półwytrawne. Okej. Woda ognista. Upadły strażnik. Ale to nie ma co go bić, nie? Chyba. Nie, bo tam nie ma i tak czempiona żadnego. Starasz się nie suplementować? Bardziej naturalnie. Jakieś owoce, witaminy. Ale czasem to jest za mało, nie? Czasem to jest za mało, panie. To wszystko zależy od tego, jak przyswajasz te wszystkie rzeczy. Czasem trzeba się niestety, ale wspomagać jakimiś takimi zewnętrznymi rzeczami, witaminkami. No dobra, no 9 sekund mamy do kolejnego tego, no.
Ale szkoda mi opuszczać lokację, wiecie? Ale mamy 9 sekund do kolejnego... Znowu dołączyłeś do nas. Panie, co pan? Czerwono się robi wtedy, kiedy dołączasz, wiesz? I wszyscy nas atakują. Jakie w ogóle zleconko sobie zrobimy? Czekajcie. Teraz tak. Podatki, odszczurzanie, zemsta jest słodka. Na poziom 10 mamy coś takiego. Zemsta jest słodka, czyli w mieście mamy zleconko takie do zrobienia. Dobra, to zaraz tam pójdziemy i ogarniemy. No może nawet teraz pójdę to ogarnę, wiecie? Może nawet teraz pójdę to ogarnę. W sumie to może być tak, że jeszcze, nie wiem, 20 minut na przykład nic nie będzie się respiło tutaj, no to spoko. Może jeszcze pod zamcze sobie zbadamy po drodze. Jakoś tak będzie chyba git, nie? Tak mi się wydaje. Ktoś pisze, czekajcie. Jest ogruch znowu, jakbym chciał. Nie, to dziękuję. To sobie go zabij, może coś ci wypadnie. Zemsta jest słodka, to zlecenie na utorów. To dobrze czy niedobrze? W sensie to jakieś takie... Damy radę? Bo to tam na 10 poziom chyba, nie? Czy coś, to chyba... Chyba sobie poradzimy, nie? To idziemy, zrobimy to. I będzie trzeba wrócić za chwilę tutaj i dalej szukać. No i tyle. Tak to wygląda. Rób zlecko, zrobię, no. Bo już tak niedużo nam tych zleceń zostało, więc... Zrobimy sobie. Jakbym chciał zakładać nową postać w Broken Lands, to kogo bym teraz założył? Ojeju. Łucznikiem już grałem. Barbarzyńcą teraz gram. Kogo bym założył? Wydaje mi się, że założyłbym druida. No, myślę, że druid, może rycerz. Kogoś takiego, kto jest rozchwytywany w drużynach, w party. Żeby nigdy nie mieć żadnego problemu z tym, żeby slota móc znaleźć do drużyny. A równocześnie są to postacie, które są bardzo, bardzo, bardzo wytrzymałe w grze solo. Może nie są aż tak, wiesz, silne pod kątem zadawanych obrażeń, tak przez swoją wytrzymałość są w stanie bardzo dużo zrobić samemu. Więc myślę, że właśnie celowałbym albo w rycerza, albo w druida. No dobra, panie Edward, pieniędzy szukam. Przejdźmy do szczegółów, dawaj. Nie mam kogo prosić o wsparcie, wskaż mi słabszą grupę, dawaj, cyk. Utorscy szpiedzy. Musimy się ich pozbyć. Gdzie oni są? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Damy radę, mówisz. Bardzo dobrze. Cieszy mnie twoje zaangażowanie. Szukamy utorskich szpiegów. Ciekawe, gdzie będą. Mówisz, ekspisz druidem sobie. Bardzo ładnie. I oni są pewnie w tym lesie zbójcerzy, nie? No, chyba tak. Wszystko na to wskazuje. Jedna baba, drugiej babie wsadziła to dupy, krabie. Tu mamy druida, Gandalfa Białego. Gandhi nas nie interesuje. Gdzie są ci utorczycy? Tu. Okej. Okay. Utorski szpieg, dawaj, cyk. Ładnie. Wujo, co tam u ciebie? Jak tam dzionek mija? Witam, witam. Jak ten wygląda? Dziwnie tak, nie? Jakąś taką maskę ma. Nie wiem, nieważne. Pokonani. Nawet nie uderzyłem. Od razu się udało zrobić zadanko. Może wymarłą osadę sobie zahaczymy. Zobaczymy, czy jest tam jeszcze champion jakiś. Fajnie by było, gdyby był. Przejdziemy się tak łukiem. A potem przez wioskę rybacką sobie skoczymy do Trentis i oddamy zleconko. Champion, champion. Tu nic nie widzę, tutaj też nikogo nie widzę. Tu mamy pomiota, ale to chyba z questem kogoś związany, więc go nie bijemy. Tutaj nic, czyli nie ma, no trudno. No dobra, to do wioski rybackiej chyba, nie? Gdzie to jest przejście tylko? A tu chyba nie ma przejścia do wioski rybackiej. No chyba nie. Dobra, nieważne, idziemy. Idziemy tam, kurna, do Romana i do Trentis, oddamy zlecenie. Ktoś pisze do mnie. Zoom. Jest popiel w zamku, na dole. O kurna, biegnę, już. Jak możesz, to weź go zajmij w party, w drużynie, wiesz?
I sobie zablokuj sobie kłódeczką, żeby nikt tam ci nie wszedł. A ja w tym czasie do ciebie dobiegnę i wskoczę do ciebie po prostu do drużyny, dobra? Chyba, że jest to kłopot, to luz. Jakby, to może po prostu damy radę dobiec i zobaczymy. Oby. No. Zobaczymy. Dawaj, kurna, szybciutko. Szybciuchem. Siemano, hej. Chciałbyś pograć w gierkę, ale nie masz z kim? Jak nie masz z kim? To jest gra MMORPG. Tutaj są ludzie w środku, panie. To w pakiecie dostajesz ludziów od razu. Więc jak najbardziej jest z kim. Na żabie stanąłeś? Ja żaby nigdy nie byłem, nie biłem jakoś mocno, wiesz? Nie chciało mi się. Jest jeden z najnudniejszych bossów. Wiem, że fajne itemy wypadają z niej, ale mówię, to jest jeden z najnudniejszych bossów. Nigdy mi się nie chciało żaby bić. I tyle. Wolałem inne rzeczy robić. Nawet pomagać innym tak po prostu, ale no tej żaby cholernej nie bić. Dobra, na dole, czyli na lewo, tak? Jest, dobra. Zoomek. No i dołączamy do zoomka teraz, tak? Damy radę? Damy radę. Jest! Będzie popiel. Ej, a jak będzie popiel, to znaczy, że innych też teraz złapiemy, czy nie? Ciekawe, nie? Zobaczymy. Jak jest popiel, to może inni też się zrespią. Tamten Wilhelm, czy jak on się nazywał. Zobaczymy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, zoomek. O, komuś item wypadł. Gratulacje. Jakiś zielony. I co? I jest teraz szansa na to, że od razu może pojawi się inny champion, tak? Tak to działa? Ciekawe. Czekaj, no. Musimy oddać zlecenie. Szarfa jakaś wypadła, nieistnienia. Na 22 poziom dla czarodzieja. Szansa na trafienie krytyczne 8%. Bardzo fajny item, że się tak wyrażę. Bardzo fajny item. No dobra, idziemy oddać zleconko, wiesz? To może ja sam pójdę, wiesz? Ja mam ten teleport, to czekaj. Ja sam pójdę, żeby nie było. Wszystko zależy, jaki ma czas respu, ale jest szansa na to, że mogą być w tym samym czasie, nie? To nie jest jakoś ograniczone. Dobra, zwój tele... A, zwoju mogę użyć, jak jestem na zewnątrz. No to wyjdę. Dawaj, cyk. Ja już od 2018 cię polecam i wspieram dobrym słowem. Bardzo dziękuję. Za polecajkę... Ej, nie przeteleportowało mnie? Dawaj. I wspieranie mnie dobrym słowem. To dużo znaczy. Niektórym się wydaje, że wsparcie to tylko donate i tak dalej. Ale symboliczna łapeczka czy dobre słowo jak najbardziej też jest w porządku. Poprawia humor. Nie samymi pieniędzmi człowiek żyje, nie? Wykonałem zleconko. No i dobra. Czyli co? Mamy teraz tak. Mamy 3 zlecenia jeszcze do zrobienia. Damy radę to zrobić na pewno. Mamy obserwatora do zrobienia, który będzie za 2 godziny. Godzinę 50, okej. To tego już nie dam rady niestety. Stonki też nie damy rady. I mamy Travena i Wilhelma. No to Traven może być tutaj w wymarłej osadzie. A Wilhelm może być w zamku. Eventy, no to eventów nie dam rady na razie ogarnąć. No dobra, no idę do wymarłej zobaczyć, czy będzie ten Traven, tak? A potem lecimy do zamku. Jakoś to ogarniemy, kurna. Będzie git. Zdrówko. Rapari, rapara, rapapara, rapapapa. Wody się napije. Szkoda, że od zlecenia do zlecenia trzeba czekać 15 minut, nie? Kiedyś chyba było 30. Tak mi się wydaje. Tak mam jakieś takie, kurna, wspomnienia nieprzyjemne z tym związane, że tak długo trzeba było czekać, strasznie. Ale może i dobrze, bo ktoś by cały czas robił te zlecenia w kółko. Ktoś pisze, czekajcie do mnie. Potrzebowałbym pomocy w zleceniu, muszę mieć 3 osoby w drużynie. Czy chciałbyś mi pomóc w drugim wagonie? Wiem, że dosłownie przed chwilą je robiliśmy, więc... A które zlecenie, powiedz? Mam Zyrix. Które zlecenie robisz? Bo jeżeli to jest zwykłe zlecenie, takie jak ja robię teraz te zlecenia, to nie wiem, czy jest sens. To lepiej misje rób takie normalne, wiesz?
lepiej questy rób po prostu fabularne czy poboczne, bo one dają porządną nagrodę. A te zleconka to tak... No nie wiem, no ale to napisz jakie zleconko, to zaraz podejdę i ogarniemy temacik. Panie, to ci pomogę, nie? To ci pomogę. Ja tutaj tak patrzę, rozglądam się, czy mamy jakiegoś czempiona. Czy poternie coś będzie w ramach tych dziennych transmisji? Nie wiem, wiesz, nie zastanawiałem się szczerze nad tym. No, nasza koleżanka. Nie zastanawiałem się nad tym za bardzo. Dawaj teraz, tyk. Ale może tak, zobaczymy. U Edwarda zlecenie, to poczekaj, zaraz podejdę, dobra? No nie ma czempiona. Kurna, dalej się nie pojawił niestety, szkoda. Pan Winhelm. Lipa. Kurna, już tak niewiele nam brakuje. Nie wiem, no może zajęlibyśmy się w takim razie może tymi prostszymi. Może tego maga bym poszukał w jaskiniach na Podzamczu. To w sumie też jakaś opcja, nie? A co tam trzeba było zrobić dla tego Edwarda? Tych utorczyków rozwalić, tak? To czekaj, to pójdziemy, rozwalimy tych utorczyków dla ciebie, a ja sobie potem pójdę i poszukam tego maga na Podzamczu, nie? I tak będzie chyba najlepiej. Czy stonki się opłaca robić? Nie wiem. Na 50 poziomie? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Dobra, panie. Jesteśmy obok ciebie. To dawaj, odbieraj zlecenie. Idziemy do ciebie, do teamu. Działaj. To ci pomożemy, panie, 10 poziom. No. I masz strzałkę normalnie na zleceniu, pokazuję ci. Chyba, że nie możesz być w drużynie, żeby odebrać, to też jakby... Może być tak, że żeby odebrać zlecenie, to musisz być sam, nie? To sobie to sprawdź. W razie czego to wyjdź z drużyny po prostu, jeżeli będzie taka potrzeba i już. Hades, a ty co byś takiego widział chętnie z rana? No musisz, nie wiem, o, właśnie, wyjść. Można by wrzucić inne MMO. No, pytanie tylko jakie, nie? Pytanie tylko jakie MMO? Masz? No to dawaj, prowadź. Jakie MMO? No coś tam by można, wiesz, ja bym w New World'a pograł, tylko kto by się tam zainteresował dzisiaj New World'em, nie wiem. Powiem tak, jakby temat tych takich porannych transmisji jest otwarty, jeżeli będę mógł to zrobić, jeżeli będę miał taką możliwość, to postaram się coś zorganizować, jeżeli nie, no to nie będę się forsować bez sensu, to po prostu będziemy grać wieczór, nie? Żeby nam to, wiesz, żeby nam się to nie odbiło po prostu na wieczornych transmisjach. Więc, bo na dłuższą metę po prostu może być ciężko, żeby to zrobić. Ale to zobaczymy jeszcze, wiesz? Jeszcze zobaczymy. Utorski szpieg. No mamy go tu na dole. Na dole. Na dole. Jest, na dole. Na dole! Atakuj! Tu! O! Dobrze, atak! Grałem w Terna drutem, to miałem zawsze problem z expieniem postaci. I natknąłem się z niechęcią. W expieniu zawsze wyższe levele mnie atakowały. Okej. Okay. Może ich wkurzałeś czymś. Nie wiem, ja z jakąś agresją nigdy się tutaj wielką nie spotkałem. Wiadomo, czasem się zdarzyło, że ktoś tam się zaatakował, ale... Raczej jakichś wielkich problemów nigdy nie było. No dobra, misja wykonana. Przepraszam, to było ohydne, wiem. Dobra, idziemy dalej i robimy sobie... Satsuki, zapraszam do drużyny. Lecimy sobie dalej do tego zamku. No i poszukamy, zobaczymy, czy tam jeszcze jakiś tam ten Winhelm się pojawi, czy się nie pojawi. Ogarniemy. I może tego maga udałoby nam się też zabić. Sprawdzimy sobie, czy będzie. Czy nie będzie.
No kilku tych czempionów i elitek jeszcze mamy do zabicia. A jeżeli chodzi o bosików, czekajcie na, w Altairze. Jakiegoś bossa mamy do zrobienia tutaj. Utorskiego komandora, konstrukta i Aqua Regis. To nie, to ja tego jeszcze nie robiłem. Król szczurów. No dobra, to będziemy sobie szukać później tego. Na razie interesuje nas ta mapa. Dobra, spadamy tutaj. Spadamy tutaj. No i co? No szukamy, nie? Na zewnątrz zobaczymy, czy tego popiela może... Nie popiela, tylko tamtego Wilhelma może uda się znaleźć, a jak nie, to wbijamy do jaskini i poszukamy w jaskini tamtego maga, szkieleta. Może akurat! Tutaj nic. Niestety. Nie widzę. Back 10 na 10. Dzięki. Kurna, krytycy wypowiedzieli się pozytywnie na temat mojego beknięcia. Jestem naprawdę zdumiony, że dałem radę tak beknąć ładnie i że wam się to podobało. Super, naprawdę super. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie was zaskoczę. Może następny bek będzie jeszcze lepszy. Zobaczymy. Komnata, nie. My szukamy tutaj, tak? Tutaj można znaleźć też króla szczurów, czy nie? Czy tylko tamtego Ortala, tego maga szkieleta? I czy on jest tylko w tych jaskiniach, czy może być gdzieś jeszcze w innych jaskiniach, gdzieś tam wyżej? Macie jakąś wiedzę w tym temacie? Jedna baba... Jaskinie pod mokradłami, jeszcze mamy coś takiego. Drugiej babie wsadziła do dupy grabie na. Strasznie duże są te jaskinie, ja się tu pogubię. Wolałbym się nie pogubić. Mamy kraby jakieś. Nie, to kraby nas nie interesują. Jakiś reglitowy golem. To jest czempion czy elita? Trafiliśmy na kogoś, zobaczcie, tak całkowicie przez przypadek. Fajnie. Reglitowy golem, czempion, elita. Elita chyba, bo czempion jest złota korona, a elita brązowa. Okej. Ciekawe, czy coś fajnego może wypaść, nie? Z takiego golema. Nie wiem. W każdym razie, no udało nam się tutaj jakiegoś dopaść. O, na wybrzeże można tu iść. Wow. Fajnie. Dobra, no poszukamy jeszcze bardziej na prawo tutaj, czy ktoś jest. Może mówię, jakiegoś króla szczurów znajdziemy, czy coś. A jak nie, to tamtego maga poszukamy. Ciekawe, czy drzewa też mają swoje elity, czy nie. No nie wiem, golema znalazłem. Jestem dziś w zielonej, polecasz jakiś kebab? Wybacz, ale nie bardzo. Wybacz, kolego, ale nie bardzo. Ostatnio te kebaby strasznie się popsuły, wiesz? Upadły wojownik. Dobra, tu byłem. Chyba się zgubiłem. Może nie. Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę tak. Amy. Tutaj nic. Szukamy dalej. Króla szczurów, tego czarodzieja poszukamy może. Fajnie, że gdziebym nie poszedł, to jednak gdzieś tam trochę pcham ten swój challenge, bo udaje się znaleźć jakiś tam czempiona czy coś, nie? O, pod zamcze. No ale niestety nie tym razem. O, kurna, przycięło coś. Jakieś lagi, ale dobra, działa, jest git. No dobra, do zamku wejdziemy, poszukamy w zamku znowu tamtego Wilhelma. Może będzie. Może akurat będzie. Za 4 minuty mamy kolejne zlecenie, więc też sobie ogarniemy. O, witam, hello! No i wbijamy do środka. Czy ja chory? No miałem wczoraj, wiesz, bardzo mocny atak migreny i trochę mnie to osłabiło i tak dzisiaj się nie czuję zbyt dobrze. Bardzo tak, kurna, cierpiałem przez to, wiesz? Trochę mnie to, panie, osłabiło. No ale jakby nie jest tak najgorzej, no myślę, że gdzieś tam się zaraz z tego wykaraskam, wiesz? Mam nadzieję taką, oby.
Dawaj. Co my tutaj mamy, kurde? No nie ma żadnego kolejnego. Ciekawe, nie? Ale dobra, za 3 minuty mamy kolejne zlecenie, to sobie może zobaczę od razu. Cóż to za zleconko mógłbym zrobić na tej mapie, jeszcze kolejne. Zemsta jest słodka. Czyli mamy znowu u Edwarda, zemsta jest słodka. Dalej, co jeszcze jest? Odszczurzanie. A odszczurzanie gdzie? Nie wiem, nie ma pokazanego nigdzie. Odszczurzanie, co myślicie? I podatki, odszczurzanie i podatki. No ale tutaj nikt nie ma dla mnie takiego zadania. O co może chodzić? Co myślicie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Odszczurzanie i podatki, nie ma tego nigdzie. To w porcie gdzieś czy jak? Ta zemsta jest słodka, to zrobimy, no ale co z całą resztą, to nie wiem. Czekajcie sobie. Nie, no nie to. Teleport do Trentis sobie kupię. Dawaj. Dobra. Zaraz przejdziemy do Trentis. Tak, to szukamy, nie? Czempiona. Albo u sołtysów, albo w ratuszu. Dobra. To zaraz zobaczę. Pograsz sobie w to dzisiaj, mówisz, zachęciło cię to? No graj. Myślę, że warto. Myślę, że warto, panie dzieju. Ale muza fajna jest tutaj, nie? I tak w wymarłej osadzie najlepsza, bo tam było jak w Diablo. W Tristram. Troszeczkę taka gitarka fajna. Minuta nam została, to za minutę lecimy do Trentis. Odbierzemy sobie zleconko. U ciebie dzieci chore, żona chora i u ciebie też zaczyna brać. Wirusy są wśród nas, niestety, no. A z odpornością coraz gorzej, nie? No tutaj nic nie widzę. Przypominam, Gałgany, że gra jest darmowa i macie w opisie podany link, z którego możecie się zarejestrować. Dostaniecie tam kodzik, ten, jak wpiszecie kodzik wagon podczas rejestracji, to dostajecie konto premium na 7 dni. No polecam, jakby się tym zainteresować, spoko to jest. I co ja jeszcze mogę wam powiedzieć? Teraz akurat mieliśmy akcję reklamową dla tej gry, ale za niedługo znowu do niej wrócimy. No i fajnie, jak będziecie mieli tam jakieś postacie już porobione, żebyśmy mogli sobie wtedy pobiegać razem tutaj, nie? Zwój doświadczenia? Nie. Teleportacja? Tak. Fajnie, jakbyśmy mogli sobie, kurna, pobiegać razem. Dobra, cek, sporo osób, sporo gałganiarzy gra, więc fajna sprawa. Jest z kim chodzić, robić coś. Dobra, przejdźmy do szczegółów, dawaj. A, trzy osoby w... Dobra. No dobra, potrzebujemy trzy osoby w drużynie. Pomoże mi ktoś? Byłoby miło. Żeby zemsta jest słodka wykonać, potrzebujemy trzech osób w drużynie. Jakby ktoś mógł podejść do mnie, to byłoby cudownie. Ja sobie chwilę poczekam, a jeżeli nie, no to po prostu zrobimy inne zadanko wtedy i tyle. Gra na peceta, ale gdzieś tam powolutku zbliża się do urządzeń mobilnych. Wujo, jeszcze nie. Ciuralla. Ale widzę, że tam piszecie sobie ładnie na czacie, coś tam sobie gadacie. Idziesz? Dobra. Dobra, to czekam, dziękuję. Tak się przeteleportowałem, żeby cię nie fatygować, wiesz, wróciłbym tam do ciebie, a tutaj wychodzi na to, że i tak potrzebuję pomocy. Znowu ktoś do mnie pisze. Znaczy zobaczymy zaraz, może nie będzie trzeba, wiesz? Dobra. Jeszcze ktoś do nas idzie, bo też nigdy tego nie zrobił. Dobra, czyli czekamy na jeszcze jedną osobę w takim razie. Spoko. Mówisz też nigdy tego nie zrobiłeś. No dobra, czekamy do niego. Niech podejdzie do nas kolega tutaj. I sobie to zadanko odbierzemy. Dobra, jest. Jeszcze jedna osoba, tak?
Cyk. Przejdźmy do szczegółów. I cyk, trudniejsza wersja. Dobra. Mamy się dwa razy utorskich szpiegów pozbyć, czyli musimy iść gdzieś tam dalej, na zewnątrz. No dobra, to idziemy, nie? Zobaczymy tych utorczyków, szpiegów. Czyli zemsta jest słodka. To zostaną... A to jest tutaj gdzieś? Nie, tam. Zostaną nam tylko dwa zlecenia z tymi szczurami i czymś tam jeszcze. Takie na szósty poziom chyba, nie? Takie początkowe do zrobienia tutaj. To kurna, ale będzie fajnie. Powiem wam, że lepiej będzie mi się żyło dzisiaj z myślą o tym, że zrobiliśmy prawie wszystko na tej mapie, bo tak od dawna za mną to chodziło, żeby tę mapę ogarnąć. Co do tych osiągnięć, wyzwań właśnie. Taki fajnie, nie? Tak... Nie będę czuł, że coś tam jeszcze za plecami czeka na mnie, że coś tam jeszcze muszę wykonać, zrobić. O, patrzcie, kruczego mamy. Może wypadnie nam coś. Pewnie nie, bo mamy za duży level, ale może. Zobaczymy. Kruczych warto bić, tych wszystkich jakichś takich, wiecie, czempionów, bo to może coś wypaść. Ogarniemy. Jak masz świeżo wykonane zlecenie i oddane zlecenie, to musisz poczekać 15 minut, żeby zrobić kolejne, wiesz? Dlatego polecam zająć się jakimiś boskami, może jakimiś misjami po prostu głównymi, takimi normalnymi. Bo te zlecenia są spoko. Na niektórych naprawdę można nieźle podekspić, ale... Ale kurna, no... Jest ograniczenie, żeby ich nie spamować cały czas. Też bym sobie to zrobić... Ale teraz tego zadania nie wziąłeś? Nie wziąłeś tego zadania teraz? Myślałem, że też go weźmiesz. Tego kwestika. Dawaj, czekaj. No. Utorski szpieg, dawaj, cyk. Mamy dwie grupki. No i dobra, bijemy. Myślałem, że wszyscy za jednym razem to zrobimy, wiesz? Mówisz, że jeszcze będziesz chciał też. A się wody napiłem. Ładnie. I mamy drugą grupkę. Cyk. Turalla. Fajna gierka, elastyczna. Tak, bardzo fajna. Masz 24. Ktoś chętny pobiegać na krzyżaka? Najlepiej podobny level. No, najlepiej podobny level. Spoko. Na pewno ktoś tam z tobą pobiega. Na krzyżoka. Albo zabierze cię nawet ktoś na coś większego. Jakiegoś Ichitiona czy coś. No dobra, tutaj mamy. Czyli trzeba oddać questa. Nie jesteś z nami w party, bo miałem pula? Faktycznie, dobra. To zaraz wrócimy do ciebie, ok? Zaraz do ciebie wrócimy. Musisz mieć trzy osoby razem z tobą w drużynie, więc luz. Żeby to zrobić. Nawet cyk. Serwer Kadarin, tak. Na K, jak kupa. No i idziemy. Buongiorno, por favor. Opa. No i lecę oddać zadanko. O, coś znowu przycięło. Jakieś kurna wczytywanko było. Jakiś problem z serwerem, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, kurna. No, dawaj, cyk. Wykonałem. Pięknie. Dobra, to mogę do ciebie dołączyć teraz. O. Jeszcze jedna osoba, jakby mogła dołączyć, to byłoby super. No to dawaj, aktywuj. To zrobimy to zleconko jeszcze raz dla ciebie. I leć od razu. Działaj. Drogę znasz. Jaką postać polecamy? Jakąkolwiek. Czym nie zagrasz, to będzie okej. Zobacz sobie, co bardziej klimatem tak pasuje do ciebie i graj. Jakby każda postać ma swoją, wiesz... swoją charakterystykę własną, specyfikację, nie? Więc może nie zadawaj pytania na zasadzie, kim grać, tylko co lubisz, powiedz. I wtedy podpowiemy tobie, co pasuje do twojego lubienia. Panu nie da rady, bo wy macie CD na zleceniu. Co mamy? Cooldown, a dobra, to szkoda. Czyli ty nie wziąłeś tego zlecenia, tak? A no to lipa, dobra, to spadamy. No dobra, no jak mamy cooldown, to mówisz, nie da rady. Idę dalej. Czyli 14 minut, dobra. Czyli spadowa, mam robotę. To co, no
Do wymarłej by trzeba iść, albo... Ktoś do mnie pisze? Tak, okej. Okay. Zoom. No właśnie. Właśnie kumam już teraz, wiesz? No dobra, no idziemy dalej. To nie wiedziałem, że tak to działa. A mówisz, że tak jest. Szkoda. Szkoda troszeczkę. Kurna, no to tego Trevena i Wilhelma nam brakuje. A tak to tylko ten. Dwa zlecenia jeszcze zostały. No i obserwator, no ale to jak już mówiłem, obserwatora na razie nie damy rady. A jeżeli chodzi o tę mapę wyżej, to co to jest? Utor Commander, to nie. Śmierć frajerom zlecenie, to nie. To zlecenia nas nie interesują. Koko... O, to mam jakieś misje tutaj, ale to jednodniowe, w sensie daily, tak? Ale to ja nie mam zaznaczonego daily nigdzie. Czyli nie mogę już wziąć innego daily, szkoda. Dalej, co my tu mamy? Ortal? No dobra, to tego Ortala może poszukam, zobaczymy znowu. Może będzie Ortal, może będzie, może nie będzie. Może król szczurów będzie, czy nietoperzy. Poszukamy, zobaczymy. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Mówisz, każda postać zbytko się nie różni do 40? Nie, no jak? Różni się. Mi się wydaje, że się różni każda postać i to bardzo mocno. Już od tych pierwszych poziomów. Kiedy sobie skille wybierasz i tak dalej, wiesz. Pamiętajcie, że można resetować statystyki i umiejętności, nie? Że to nie jest takie wiążące, że musicie na zawsze. Że sobie coś tam rozdajecie i to jest tak na zawsze. Wiadomo, reset kosztuje, ale tam... Załóżmy do tego 30 czy 40 poziomu, to sobie możecie rozdawać tak w miarę luźno te punkty, życie, siła, tam zależnie kim gracie. I dopiero potem jakiś taki reset porządny robicie. Czy to pod itemki, czy tak wiecie, pod coś konkretnego, nie? Tutaj nic. Na wyspie mówisz, a jak tam popłynąć na wyspę? Tam nie było czegoś takiego, że... łódeczką się płynęło, to może byśmy popłynęli faktycznie. Byśmy to sobie zrobili. No ale pisaliście mi, że mogę robić wiele daily questów na różnych mapach. A tam wychodzi na to, że żaden inny daily quest mi się w ogóle na mapie nie pokazuje teraz. Czy wysłałem kody na platynę? Wysyłałem. Jeżeli ktoś nie dostał kodu, to się przypomnijcie. I podajcie mi moment w grze na transmisji, kiedy wspominałem o was, że dostaniecie, bo mogłem kogoś pominąć. Zdarza się, nie? A tu mamy kogoś? Zlecenie? Mogłem kogoś pominąć. Dobra, cyk. A nie, tego już mam zabitego, kurna. To nie jest czarodziej, tylko golem. Dupa. Króla szczurów potrzebujemy. Nietoperza, czarodzieja. To nas interesuje, nie? Tak najbardziej. Dobra, szukamy, może jeszcze znajdziemy. Oby. Tutaj nigdzie na razie nie widzę. Tego czarodzieja szkieleta potrzebujemy. Ktoś do mnie pisze, czekajcie. O, to idziemy do ciebie, spoko. Lecimy! Szybko! Ty, to żeby nie było, to ja się teleportuję. Wybacz, że zostawiam cię tutaj samotności. Nie mogę się tutaj teleportować. Muszę wyjść na zewnątrz. Dobra, to wyjdziemy. Żeby nikt tam go nie zabrał. Żeby nikt go nie zabrał, czekaj. Polecam tobie też sobie teleporcik ogarnąć za jedną platynkę. Szybciutko! Biegniemy! Już lecę! Lecę! Wiesz, że nigdy go nie widziałem na oczy chyba nawet tego czempiona, więc chętnie spojrzę, jak on tam wygląda. Dawaj, cyk. Teleportacja. Masturbacja. Elegancja. Dobra, no i lecimy na prawo. Dobra, musisz odblokować, napiszę jak będę, okej. Napiszę, spoko.
Jedna baba, drugiej babie. Cyk, cyk. No i lecimy do wymarłej. Dun, 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 dun. Kurna, no. To tylko Winhelm nam zostanie z tych... z tych czempów, czy tam elitek, nie? Czyli ten na zamku. No, tego będzie ciężko pewnie znaleźć, ale może się uda, no zobaczymy, nie? Może akurat. Jakoś to ogarniemy. No i na prawo. Jesteś, dobra, możesz odblokowywać. Już. Dawaj. Staramy się dołączyć, kurna. Zobaczymy, jak ten kaszaniek wygląda. Jestem. Jeee! Tak, bibliotekarza już klepałem. Dwa razy nawet dzisiaj, wiesz? Dwa razy. No, znowu jeszcze ktoś do nas dołączył. Łowczy Daniel. Cześć, kolego. Z ptaszkiem. Czyli Treven. A, taki kurna szkieletor wielkolud. Fajnie wygląda. Dziękuję. Podziękowałem koledze tutaj za pomoc. Cyk. Serwer Kadarin. Spoko. No, to dużo znaczy, wiesz. To dużo znaczy. Trevor, Cory i Trevor. Skory. Co, uderzę go chociaż raz? No, coś tam uderzyłem, fajnie. Zaliczone, kurna, super. Dobra. Czyli nam został, tak jak mówiłem, jeszcze tutaj do zrobienia ten... Wilhelm Tell? No dobra, i obserwator, no ale obserwator to na później, nie? Czyli Wilhelm. Kurna, no jeden został tylko. Wilhelm i mamy dwa, od urzędnika w ratuszu mamy dwa zleconka do ogarnięcia. Czyli tutaj w wymarłej jesteśmy już jakby wolni, możemy stąd iść. Pięknie. No dobra, lecimy do zamku, nie? Zobaczymy sobie w zameczku, jak to wygląda tam teraz. Może się uda tam tego Wilhelma jednak znaleźć, kurna, jakimś grzybem. Byłoby fajnie. Bardzo fajnie. Na bagna? No. Co tam xdekujesz, Hadesik? Co tam się dzieje? No i dawaj, na podzamcze. Siemano, cześć, witam. No i szukamy tego Winhelma, no. Ostatni, który nam został. Dawaj. Ostatni czempionik tutaj, po tej stronie galaktyki. Ale będzie czadowo, kiedy nam się uda go dopaść, nie? Nie mogę się doczekać już, kurna, od dobrych 40 minut polujemy na niego. No i szukamy dalej. Szukamy Winhelma, szukamy... No. Nie widzę go. Musimy odpocząć. Dobra, jestem, kupiłem sobie nowego peceta. Co ty mówisz? Co ty teraz już masz normalnie w tym momencie? Czy kupowałeś go przed chwilą, dopiero jeszcze go nie masz? Winhelm, gdzie jesteś? Kogo my mamy takiego w drużynie? 50-74. Spok. Winhelmiku, gdzie jesteś, fikumiku? Na patyku. Bambiku. Czy znam się na kartach graficznych? O co pytasz, panie, dokładnie? Jak masz jakieś konkretne pytanie, to je zadaj. Kto pisze? Halair, takiego masz? Nie, chyba nie. Nie mam. Idę, szybko! W jaskini obok zamku. Biegnę do ciebie. Tam w jaskini obok zamku udało mi się dopaść tylko golema, wiesz? Tylko golema mi się udało dopaść. Tego żywiołaka. Czyli jaskinia obok zamku to tam na górze, nie? No to idę. Lecimy, zobaczymy. Kto tu jest? Ciurala.
A to tam na górze gdzieś daleko, czy jak? Czekaj. W lewo czy w prawo? Nie wiem, pójdę w lewo. Poszukamy. O, tu. Jest, no to tego nie mam, kurna, bijemy, dawaj. A, bo muszę dołączyć do ciebie, to dawaj, dołączamy. Zumek, Bambik. Dołączyłem? Dołączyłem. Kurna, mamy kolejnego, zobaczcie. To dziękuję. Napiszę, dziękuję. No, ale dlaczego ktoś z ptaszkiem chodzi? Przez to jedna z osób nie mogła dojść. Jak możecie, to usuńcie tego ptaszka, bo przez to nie wszyscy mogą dojść do drużyny, nie? Ptaszek misji nie zrobi, a jeden z nas to na spokojnie. Może ogarnąć sobie wtedy. Takiego halrlalalalajra. Mamy Romana zabitego. Pięknie. Roman, narkoman! Pięknie. Elegancko, kurna, nie? No dobra. No teraz, jak ktoś chce do drużyny, to zapraszam. No i idziemy do zamku z powrotem. Ale bo ktoś chce, to mam problem, ponieważ jak przeglądam neta, to jest ok, ale jak włączam gierkę, to zaczyna hałasować i od razu czarny obraz. I po restarcie potem jest ok, ale tak się dzieje w grze. A jaką masz kartę graficzną? W sensie, że masz podpiętą normalnie kartę graficzną, ale jak włączasz grę, to się czarny obraz robi? I wyłącza się komputer, czy tylko czarny obraz? Kurna, to ciekawe, nie? Może dupnięta karta jest, panie? Nie wiem. Ciekawe. Co to za karta? Napisz jakiś model. Może ktoś miał, wiesz, taki sam problem z kartą graficzną jak ty. To zaraz, wiesz, jakaś tam podpowiedź padnie. Zobaczymy. A my szukamy Wilhelma. Znowu. Mam nadzieję, że nikt nam go nie zabrał w tym czasie, kiedy nie patrzyliśmy. Nie wiem, może... Bibliotekarza dwa razy zrobiliśmy, no. Popiela też się udało. Bijemy strażnika. 5 lat? Nie, no to 5 lat to nie jest dużo przecież. Ktoś pisze. Bardzo dużo osób tu biega, chyba nie złapiemy. Wiesz, o tej godzinie może być ciężko, nie? To pewnie lepiej byłoby gdzieś w nocy to zrobić, ogarnąć może... Może wtedy, kiedy ludziów nie ma, co? Może wtedy, kiedy nie ma ludziów, pewnie większa szansa by na to była. Ale na co jest szansa, żeby jeszcze dorwać w takim razie? Czekaj, bo ja mam... Dobra, ja sobie pójdę, zlecenie zrobię i zastanowię się, na co jeszcze jest szansa, żeby dorwać. Może na tej drugiej mapie wyżej, nie? Tam, nie wiem, co my tu mamy na tej drugiej mapie. Komandora na pewno mamy do ogarnięcia. Utor Komandor. A tak to co? Ortal, Wilczur, Amfor, Amorfa i Król Szczurów. Może Amorfem bym dupnął. Nie wiem, na razie to zrobię zlecenie. Trentis na te szczurki. No i tyle. W Broken nie cały czas są ludzie, no ale wiadomo, o niektórych godzinach jest więcej, a o niektórych mniej. Witamy w kolonii. Witamy w kolonii, yo. Mateusz. Cześć. No i dawaj do ratusza. Chciałbym założyć gildię? Nie, misja. Może ty? Kto tu ma tego questa, co mówiliście? Może on? No są szczury, ale to... Ciekawe, czekajcie jeszcze. Urzędnik. Dobra. Okej. Wolę tłuc szczury. 4 szczury mam zabić. Dobra, to schodzę. Ale to ja nie mam ich bić tutaj, nie? Tylko tam na zewnątrz, w porcie. No dobra, to idziemy do portu. W takim razie. No, już ogarnąłem, wiesz? Już ogarnąłem. No dobra, to idziemy do portu. Dawaj, kurna. Hmm.
czy drift można później wyciągnąć z EQ? Wiesz, nie mam pojęcia zielonego, nie wiem. Nie wiem. Ale to zaraz pewnie ktoś na czacie podpowie, czy można te drify wyciągać, czy nie można. Może u Kowala można je podmienić na przykład na coś, nie? Ty, może tak, może właśnie podmienić można. W sumie byłoby fajnie, nie? Gdyby można było je podmienić. Dobra, cyk. Można, no to super, to można. Może karta za bardzo podkręcona? Nie wiem, może prądu brakuje czy coś, kurde, nie wiem. Ale to dziwne, bo tak, wiesz, jakby się chociaż odpaliła gra i widziałbyś jakieś artefakty, a ty mówisz, że odpalasz grę 3D pewnie taką jakąś, nie? I widzisz czarny ekran? No nie wiem, kurde, dziwne to jest. Można wyciągać, no, spoko. Dobra, szczury mamy ogarnięte. I się XP, tak. Znaczy, no ja też mam takie, nie? Tutaj, czekaj, gdzie ja mam takie? W pelerynie na przykład, zobacz, mają ile procent? 0,5. Nie wiem, to chyba... A na czym się XP te kamienie? Bo jak wkładamy do setowych itemów, to one już mają max wyekspione, nie? Pimpka, cześć. Cześć, Pimpka, witam. A jak się XP te kamienie, te drify? Macie jakąś wiedzę? Jak to robić? O, kupa. Karalucha. No i dobra, misja do oddania. Amforę masz kluczyków? To możemy iść. Spoko. To mam parę minut, to jasne. To możemy tam zajść. Na amforkę. To idę na bagna, okej? Okay? Na bossach mówisz się XP. A, okej. Okay. Dzięki za info. No dobra, masz kluczyki, mówisz? Ja nie pamiętam już nawet, jak te kluczyki się zdobywało na amforę, szczerze. No dobra, to idę na bagna, to podejdę tam. Potrzebuję zrobić amforkę, wiesz, żeby osiągnięcie odblokować, więc skoczymy. Przy okazji pokażemy, jak wygląda amfora. Może za słaby zasilacz masz, kurna, wiesz, może ci wbija po prostu karta na taką, na taki pobór, że odcina po prostu prąd. Nie wiem. O, lady idzie do nas, dawaj, chodź, no. Idziemy na amforę. No. Lecimy sobie. Ale fajnie, bo to zlecenie ze szczurami to tylko 6 minut trzeba było czekać, a nie od razu 15, jak wcześniej. Jakiś tam plus jest, nie? No i dobra, mamy bagna. Wioska druidów na dole, pod nami. Kupiłeś kości rami, pytasz, jak podepniesz to, czy będzie dobrze, czy trzeba coś robić? Nie, no, powinno być git. Powinno być git, wiesz, po samym podpięciu już. Znaczy, o ile dobrze podepniesz oczywiście, nie? No, dawaj. Komary nas atakują, kurna. My potrzebujemy moczary, czy gdzie? Tutaj? Gdzie się szło na tego? Chyba tu. Nie wiem. Zobaczymy. Siema, wagon. No cześć, witam. Pimpka. O, Pimpka, witam. Dołączyłem do ciebie, czy nie? Gdzie wszyscy poszli? A, bo tu się otwiera bramę po prostu. Do jaskini amfory się wchodzi, tak razem można wejść, nie? Przygoda, tak? Okej. Okay. Amfora! Giń! Tu w ogóle jakiegoś umarlaka chyba można przed amforą też czasem spotkać, nie? Takiego jakby, nie wiem, elitarnego czy coś. Jakiś taki topielec tam czasem jest, nie wiem. Tak pamiętam, że było coś takiego kiedyś. No i dobra, nabijemy amforkę. Fajnie wygląda. Ej, nie, użyłem nie tego, co chciałem. Nieważne. Ważne, że zaatakujemy. I tak mamy takie tutaj... osobistości, że na spokojnie, w jedną rundę ona zginie. Nie ma muzyki, nie? Ciekawe dlaczego. I bam! 6000 punktów. Elegancko. Wypadnie coś?
Korzeń amfory, czyli nic. Nic fajnego. Wioska druidów. No, to mamy zaliczone to chociaż, nie? To chociaż to udało się zaliczyć. Ładnie. Co tutaj jeszcze na tej mapie można zaliczyć? W takim razie król szczurów, wilczur. Może wilczura poszukamy. To jest wilczur czy wilczyca? Ja wiem, gdzie można spotkać kogoś takiego. To zobaczymy zaraz. Może akurat będzie, nie? To skoczymy. Tam w tej jaskini po prawej stronie, nie? Na 100%. O, tutaj ktoś mi bije, patrzcie. O nie. Można dołączyć do niego? Może się uda, nie? Zobaczymy. Nie, już jest pełna drużyna? Co ty? No nie, już tam zajęli sloty wszystkie. Kurna, szkoda, no trudno, dobra. Szkoda, bo odpadł nam champion. Czy tam elita nam odpadła? Nie wiem, nieważne. Dobra, idziemy tutaj, bijemy wilki i... Tak to byśmy się dołączyli do kolegi i pomogli trochę, nie? Który mam poziom? 50. Mam. 50 poziom mam. Ram, pam, pam, pam. No, dawaj, cyk. Ram, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tutaj w jaskini można chyba tylko wilczycę spotkać. Czy tego wilczura, nie? Topluch mówisz, on ma kluczyk właśnie. O. Ciekawe, czy topluch też zalicza się do tego osiągnięcia tutaj na mapie, żeby go zaliczyć, czy nie? Trzeba by sprawdzić. Jakoś, trzeba by to ogarnąć. Napalona blankę. Dobra, już prawie. Prawie dobiliśmy. Ktoś do mnie napisał. No, dawaj, dawaj. Komuś wolno ładuje. Ale mamy to. Ładnie. Pamiętam, jak kiedyś robiłeś film o tym wilku. Kurna, naprawdę to pamiętasz? Naprawdę to pamiętasz. No to nieźle. Ale chyba było coś takiego. Pamiętam, że żeby zrobić ten film, to musiałem z moim kolegą rycerzem Silverem tutaj długo urzędować, bo za każdym razem, kiedy próbowałem to zrobić sam, to ktoś tam w jaskini w środku był i mnie pekował. Czekali na mnie, nie? Jakby już ogarnęli, że robię film o wilczurze czy tam wilczycy i pekowali mnie w środku normalnie. Tylko wlazłem, to od razu rzucali się na mnie. I pamiętam, że wtedy ten ryc tam chyba 130 czy tam 140 poziom poszedł ze mną i bronił mnie przed tym wszystkim, tylko żebym tego wilka rozwalił, bo inaczej nie byłoby żadnych szans na to, żeby samemu wtedy to ogarnąć. No. Każdej porze dnia i nocy po prostu ludzie tam przeszkadzali. Próbowali mnie tam łapać. Już wtedy spotykałem się z huntingiem takim, nie? Polowali na youtubera. Ojeju. Czyli topluch jest jako champion normalnie, dobra. A co, ile się respi? Wilcza jama. Japa. Nie ma go tutaj. A co, ile się respi, wiecie może? Ten wilczur cały, czy nie? Tam jest jeszcze jedna wilcza jama? Są dwie? Co, w tej drugiej też jest... Wilk, wilczur, wilczyca, czy nie? Nie, to ludzie są. Jeziorko. Jest sens czekać tutaj, czy nie? Tak szczerze. Jaka gra po Horizonie?
No nie wiem, zobaczymy, wiesz? Będziemy się musieli dogadać kończąc Horizona, na co mamy ochotę. Godzina, o Boże, to nawet nie wiadomo. No to nie, to nie ma co. To spadamy stąd. Trudno. Trudno. Nie ma, to nie ma. Dziękuję, Łukasz, bardzo dziękuję. Aj, to najcika dostałem, pani, kurde. Szkoda, że co godzinę, nie? Lipa. No nie, porespiły nam się wilki. Dobra, jakoś tam wyjdziemy. Stąd. Damy radę. Nie wiem, kiedy ostatnio dednął, więc nie ma co czekać, no. Tam jakaś kudeczka była na bandycie? Za naszymi plecami? Ciekawe, kto to był. Elita, czy co? Champion, nie wiem. Bandyci może. Jacyś. Stalker mówisz, albo metro byłoby fajne. Silny smolarz. Ciekawe, nie? Z eventu jakiegoś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, to może tego toplucha zobaczymy, czy jest. W sumie to dlaczego by nie? Można zobaczyć, może nam go zaliczy. O, tamten był zablokowany z jakiegoś powodu. To zadanko jakieś, no. Co te komary tak atakują za każdym razem, nie? Wkurzające to jest. Komary są wkurzające. Bardzo dobrze wspominam te filmy stare. Omawiałeś całą Instę. Co dropi i tak dalej. No, pamiętam to. Pamiętam też, że wyłapywaliśmy pod tymi filmami w tej Wikipedii takiej ternowskiej nieścisłości, czyli to, co się nie sprawdza ze stanem faktycznym, jak to wygląda w grze. Pamiętam, że to było fajne, że sporo osób mogło się wypowiadać wtedy właśnie w tym temacie, czy to, co jest na wiki, jest prawdą, czy nie. O, ktoś tutaj też poluje. Czyli chyba nie damy rady, wiecie? Powinien zaraz być. A, czy w sensie ty nam pomagasz, tak? No dobra. Tylko, że jest nas za dużo chyba. Nie damy rady go w takich warunkach rozwalić wszyscy. No ale dobra, to może ktoś zrezygnuje, zobaczymy. Jak mówisz, że powinien zaraz być, to poczekamy. Umówmy się tak, ja odłączę i po prostu kto będzie chciał zabić to plucha dla osiągnięcia, to niech do mnie dojdzie, a jak nie, no to poczekajcie po prostu, jeżeli możecie, to może uda się go... O, jest. Uda się go ogarnąć, nie? Nie, nie zapomniałem cię. Po prostu nie przeczytałem twojego niku, wiesz, na początku. Zobaczyłem tylko, że ktoś jest i tyle. Więc jak ktoś chce, to zapraszam. Ja czekam tutaj. O, dołączyliśmy ładnie, pięknie. Dobra, cyk. Tomb Raider? Nie, raczej nie. Nie lubię. Trylogia Metra byłaby git? No tak. Tego Inkwizytora może by się, wiesz, opłacało ogarnąć, nie? Klucz do tamki wypadł. Dziękuję. Wchodzimy? Wbijamy na bossa. Przygoda? No, przygoda. Może nam wypadnie coś z niego, zobaczymy zaraz. Pewnie nie, ale może. Jest szansa na to, że komuś coś wypadnie, nie? Chociaż z takimi dużymi levelami, jak my tutaj jesteśmy, to raczej nie. Ale może, nie wiem. Taką podpórkę powinni dawać z kartą? No z moją kartą dostałem podpórkę. Jest normalnie podparta, ładnie. Jest podparta, zamocowana tak, żeby się nie wygięła. Tam na tym slocie, nie? Żeby się nic nie wygięło. Wypadło komuś coś. Co? Koleś ma 140 poziom i wypadł mu item. No to nieźle. W takim miejscu. No to co? No to toplucha mamy ogarniętego. To co my takiego tutaj jeszcze mamy? Oprócz toplucha do zrobienia. Stary dębiak? Okej, a tego starego dębiaka to gdzie można dorwać? Bo ja nie widzę, żeby tutaj gdziekolwiek był. A nie, jest. Elita, stary dębiak. Ale to gdzie? Gdzieś w jaskiniach chyba, tak? Ciekawe, nie? Gdzie może być ten stary dębiak, wiecie może? Żabka ulotna. Jeszcze jakaś. Stary geomorf.
A, tam gdzie jest geomorf. Ej, to może idziemy, nie? To tam, gdzie jest geomorf, niby może być stary dębiak. To może skoczymy, poszukamy go. Może uda się go znaleźć. Czuralla. Zanim weźmiesz się za Inkwizytora, zobacz jakieś recenzje. Po co? Człowiek ogląda recenzje, potem się, wiesz... Potem z jakimś takim nastawieniem podchodzisz do gry i zaczynasz szukać w grze tego, co wyczytałeś czy wysłuchałeś w recenzji. Po co sobie psuć zabawę? To już lepiej samemu sobie to ogarnąć. Będzie fajne, to będzie fajne. Nie będzie fajne, to nie będzie fajne. No i koniec. Już nie ma co. Na geomorfie. No, idziemy właśnie. Na hard instancji? A na normalnej instancji geo nie ma? Kurna, to nie mów, że nie damy rady. No to ja nie mam jak tam wejść nawet, wiesz? No to szkoda, dobra, to trudno. To ja tam nie wejdę nawet, nie ma szans. Ale szkoda. Szkoda, nie? A tutaj depozyt jest? W karczmie, czy nie mamy w karczmie depozytu? Konwojen. Kurna, szkoda, nie? No ale dobra, to poczekajcie, poszukamy. Czy jest? Nie, jest depozyt. No to poczekajcie chwilę, to jeszcze zobaczę, co my takiego mamy tutaj w takim razie. Psi patrol można odpalić. Żabka ulotna. Żabka ulotna, ciekawe gdzie ona jest, nie? Żabka ulotna. Ochrona Gadiry. W wieży można ich spotkać, pewnie na tym najwyższym poziomie, nie? Ktoś mi daje handel? Co jest? O kurna, Trobleńku, dziękuję. To... Ej, to można z tym na geo wejść, tak? To czekaj, czekaj, ja już dostałem jakieś tropy, wiesz? Czekaj, ktoś do mnie pisze. To jest na hard geo, te trepy. Dobra, dziękuję. A tutaj trop niepokoju? To też mam wziąć? No dobra, ale to już, ej. A niepokoju na co są? Dobra, no to idziemy, to dawaj. To spróbujemy. Kurna, może akurat, nie? Cycuś, może się uda. A ile sztuk jest potrzebnych, żeby wejść? To rozumiem, że muszę się podzielić z każdym z was teraz tymi tropami tutaj, żeby każdy z nas mógł tam się do środka dostać, tak? Zaraz zobaczymy. Zaraz to sobie ogarniemy, jak to działa. Ciurallala. O, komar nas zaatakował znowu. Żabka ulotna to jest u mnie na ulicy. O 22.50. Jak do niej biegnę, zanim zamkną. Żabki powinny być 24/7. No. Patriotycznie. Co jakby się Polakowi, Katalończykowi, Katolikowi zachciało wody się napić w nocy, to żeby miał możliwość. Niepokoju na geoch. A tamte lęku na hard smoka. Na pewno? Zaraz zobaczymy, wiesz? Może będzie napisane. A, czyli dobrze napisał, tak? No dobra, no, ale to mamy i jedne i drugie, no czekaj. Wyzwanie, tak? Przygoda. Wejdziemy? Mobi Hood nie spełnia warunków. Mobi, wywalamy cię na chwilę. Poczekaj tutaj dla nas, a my sprawdzamy jeszcze raz. Lonely slot nie spełnia warunków też. Jakim cudem? Który ty masz level? Też wychodzisz? A dlaczego? Idziesz? Co mamy czekać? Wezmę ich więcej, zaraz wracam. Dobra, to czekamy na ciebie, okej. Okay. Luz. To czekamy tutaj. Poleciał. No to czekamy, no. Spoko. Ciekawe, czy uda się, nie? Tego dębiaka dorwać. O, te chwile ulotne jak motyle. Płotka ulotne jak smrodka. Czy coś. Nie mają tropów. No, to zaraz będziemy mieli więcej. Ktoś tu poszedł, panie, do depozytu. Poczekamy chwilę, to się da może ogarnąć jeszcze, nie? Za chwilę. Płotka ulotne jak płotka. Taka piosenka. Taka stokrotka. Ciurala. Wiedźminem jestem. Ciuralala, wiedźminem jestem. Ciuralala, wiedźminem jestem. Jak zdrowie? No, tak słabiej trochę, wiesz. Wczoraj miałem duży atak migreny i trochę mnie to osłabiło.
tak szczerze i tak dzisiaj się nie czuję zbyt dobrze, wiesz? Ale będzie lepiej, panie, będzie dobrze, będzie lepiej, musi być lepiej. Muszę na zakupy dzisiaj jechać. Nie chce mi się strasznie, ale Boże, w poniedziałek na zakupy, ja tak nie lubię, bo dużo ludzi wtedy na zakupy jeździ, wiesz? O, udało się, wleźliśmy. Będzie ciężko? Zobaczymy. A ten dębiak to w którym miejscu on tutaj będzie? Żebyśmy na niego trafili tylko. Żeby nie było problemów. Takie świecące, kurna, nie? Te golemy. Rozdam każdemu, to już mamy, wiesz, już udało się. Tropów nie mają. Mają, mieli gdzieś tam. Czy Rydzyk inwestuje w żabki? Inwestuje, no jest. Jest ten właścicielem większościowym żabek. Rydzyk. Na dół mówisz, trzeba iść. Okej, okay, to pójdziemy na dół. Ktoś tam znowu do mnie pisze. Elo, Pain, cześć, witam. 25 trupów na wejście. I wszyscy porówno muszą mieć. 25, tak dużo? No naprawdę zajebiście dużo akurat, wiesz? Czyli na dół musimy iść. No to idziemy na dół. Bijemy. Drzewca. I nie tylko. Ciuralla. Ktoś do mnie pisze znowu? A, czyli to nie tak, że każdy musi mieć po 25, tylko każdy po 5. No dobra, okej. Okay. To teraz już zrozumiałe. Bardziej. Myślałem, że każdy musi mieć po 25. Takie, a 25 jak solo chcesz wejść, okej. Okay. Gdzie jest pan dębiak? Jest, mamy go, patrzcie. Dębina, kurna. Sosunie naturlis, jawol, no. Pięknie. Ale on ma życia, ja pierdyka, ludzie, co wyście mi nawet nie powiedzieli, że tak dużo. No dobra, no. 16 tysięcy, stary dębiak. Bijemy dziada, no, pokonamy go, nie? Geomorfa też pokonamy, zobaczycie. Ciekawe, czy wypadnie nam coś z niego fajnego? Może. Łogi, wiesz, krytykal za... Co? Krytycznym ciosem całe życie mu zdmuchnął. Fajnie. No dobra, idziemy na geomorfa. To ja nawet nie chcę widzieć, jak geomorf szybko zginie. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego innego takiego czempiona, nic, że nie musimy bić żadnego innego. Nie wiem. A ty mówisz, że z drugiej strony też coś jest, czyli warto iść. No dobra, to idziemy. Jak z drugiej strony warto, to idziemy. Zobaczymy, co tam takiego można znaleźć. I cyk. Był dębiak, nie ma dębiaka. Ciekawe, co jest. A, tu pewnie będzie czempion tych golemów, nie? Pewnie jakiś taki, no. Zaraz zobaczymy. Dupa! Karalucha. Cyk, o której robotę kończycie? Gałgagiarze, wy moi piękni. Golem grafitowy nie jest czempionem, mówisz? Zaraz zobaczymy. Ale można go pobić, nie? Mówisz, znajdźka jest na pewno w tym korytarzu. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Wiesz, ja na hardzie jeszcze nie byłem na tej lokacji. W ogóle na żadnej chyba lokacji nie byłem, tylko tutaj. Jest. Ej, to jest elita. Elitek to jest. To nie jest czempion, to elitek. No to fajnie, to akurat go rozwalimy. Patrzcie dobrze. Elegancko, nie? Potem będzie trzeba napić się potionów i na geomorfa polecimy. No dawaj, cyk. Do 15 pracujesz, a ty za godzinę kończysz. Mówisz, że tamten grafit ciężki jak chuj, polecasz go wywalić. Dobra. Żeby nie było, że item mi nie wypadnie żaden, nie? Dobra. Się na mnie uwzięli, dziady. Ty, bo mnie zabije zaraz. Panie, kurna, pijany? O, dobra, chciałem się ochronić, ale to już jest okej.
Czyli zaliczone, fajnie. Brak miejsca w ekwipunku ktoś ma. Dobra, trzeba się wyleczyć, czekajcie, żebyśmy wrócić mogli, nie? Okej. Podleczę się pod jonami. Co by nie było problematycznie. Nawet cyk. Dobra, wyleczony? Wyleczony. I mówisz ten grafit. O, fuck, jestem faktycznie przeciążony. A gdzie on jest tutaj, ten grafit cały? Imperial, to nie to. Okej. Okay. Ty, wypadł mi ten grafit, ale ja go nie widzę. Ślepy jestem. A może to nie mi? Ej, to nie mi wypadł chyba. To komuś innemu. To nie mi. Dobra, idziemy dalej, wyżej. Na geomorfa! Jeszcze jednego dębiaka mamy do pokonania. I sprawdź przy ścianach znajdźki. A w jakim sensie? W sensie tam było coś do podniesienia, tak? A, to dobra, to wrócę tam zaraz, ogarnę, spoko. To zaraz tam wrócę. Mówisz, takiego, taka strzałeczka powinna być pewnie przy kursorze, tak? No dobra, to wrócę i sprawdzę. Mówisz, coś tam jest, to ogarnę. Ja tu nic nie widzę. Nie, tu nic nie ma. Wagon to nie tobie. Torbie? Co? Wybacz, ale nie ogarniam za bardzo, o czym piszesz teraz. Ah, dupa. W ogóle otworzyłem okna wczoraj i cztery muchy mi wleciały do domu. Tylko okna otworzyłem, wiecie, chciałem przewietrzyć. Od razu muchy wleciały, musiałem polować. Urządziłem polowanko na muchy. Nie ma tego Winhelma. Idę Sidragi bić. Okej, okay. To dziękuję bardzo za twoją pomoc i za twój czas. Bo no pomogłeś mi bardzo dzisiaj, nie? Bardzo mi, Zomek, dzisiaj pomogłeś, więc ogromnie dziękuję. Cudownie. Mamy parę rzeczy tam pchniętych, więc fajnie wyszło. Dobra, cyk, 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 cyk. No i klepiemy dziada, nie? Bijemy! On ma 24 tysiące punktów życia. No i co, no powodzenia tam. Nie wiem, co idziesz bić tak naprawdę, bo nie ogarniam, co to jest, ale żeby tam ci dobrze dropiło, nie? Ja go zaatakuję chociaż raz? Nie wiem, fajnie byłoby, gdybym chociaż raz go uderzył. Nie? Miałeś podobnie, wczoraj wieczyłeś teraz mucha w domu. Przyleciała mucha, komara dziewucha, lata koło brzucha, a komara brucha. Kiedy widzisz komara... O, trafiłem go raz! Kiedy widzisz komara, jak mu dupa świeci, przypierdziel mu gazetą, on wyżej nie poleci. Nie no, zginąłem! Fuck! Lata komar nocy... Ej, pierwszy raz umarłem dzisiaj. No nie, śmieją się tam ze mnie pewnie teraz. Lata komar nocy, lata komar dzień. No nie, i w gospodzie, kurważ dupasz, no. Ale dobra, no. To na niego i tak misji chyba nie było, nie? No raczej nie. Ale dupa. Lata komar nocy, lata komar dzień. Zginąłem, Gałgany. Pierwszy boss dzisiaj, umarłem od razu. Ja pierdolę. Fajnie, nie? Super wyszło, naprawdę. Satsukimo, ty też umarłeś? Hello! Spoko wyszło. Będziemy kończyć Gałgany dzisiaj, wiecie? Już muszę kończyć. 3 godziny gramy. To już koniec. Pierwsza osoba, która dołączyła dzisiaj do mnie, do drużyny, zostanie ten, obdarowana przeze mnie platyną. I kto tam jeszcze platynkę by chciał dostać? Pewnie ktoś by chciał. Ktoś by pewnie chciał dostać ode mnie platynkę jeszcze. Kto mi tak pomagał mocno tutaj dzisiaj? Zumek, ty mi pomagałeś, a ja tobie nie wysłałem platyny już przypadkiem? Chociaż ty, Zumek, kurna, masz 140 poziom, to nagrzyba ci ta platyna, wiesz? To ja wolę wysłać platynę komuś, kto ma jakiś mniejszy level. Wydaje mi się, że tak byłoby chyba lepiej. Nowy gracz. O, jakiś nowy gracz wysłał mi wierszyk. Wagon streamuje, brakiem dropu nie, się irytuje. O, no to kolega ma 5 poziom, to mu podeślę, nie? Może być. Jakiś wierszyk mi wysłał na platynkę, więc... Dziękuję. No to kolega Quenmar, otrzymasz ode mnie platynkę. Super. No to mamy dwie osoby, które otrzymają platynkę ode mnie.
Ty nie chcesz, Zumek. No ja widzę właśnie, że ty masz 140 poziom, więc nagrzywa ci ta platyna, nie? Kałgane, dziękuję ogromnie za obecność waszą dzisiaj tutaj. Było mi bardzo miło z wami pograć. Kto tam jeszcze pisze? No. Ale co no? No, od razu mówię, że kiedy ktoś już dostał platynę, to drugi raz nie dostanie, więc po prostu jeżeli zobaczy, że ktoś już był, no to wtedy przeskakujemy na kolejną postać, nie? Na kolejnego tutaj szczęśliwca, który gdzieś tam był w kolejce, więc jakby tak to wygląda. Tak czy siak, Gałgany, żegnamy się z Broken Ranksem na jakiś czas, myślę, że na parę tygodni sobie zrobimy przerwę. Jakby polecam wam, jako że to nie jest już reklamowa transmisja, ale i tak zareklamuję, polecam wam spróbować zagrać, bo fajnie się gra, jest naprawdę bardzo fajnie. Rejestrację macie w opisie, to za darmo możecie się zarejestrować. Macie tam kod WAGON podany, to polecam skorzystać na konto premium na parę dni. No i dziękuję moderacji, dziękuję wam wszystkim za dzisiejszą poranną zabawę. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi tutaj porobić tych czempionów, tych wszystkich, te elitki poszukać, wiecie, to urządzić to wielkie polowanie, bo no kurde, no prawie wszystko, nie? Tak naprawdę jedno zleconko nam zostało tam 6-minutowe takie. Został nam obserwator do rozwalenia tylko. No i mamy Winhelma Tella do zabicia. Kiedyś może uda się ogarnąć, nie? Może tak. Gałgany, żegnam się. Dziękuję wam ogromnie za to, że byliście, że oglądaliście. Zostawiam was z muzyką. Nie wiem, no idę coś zjeść i chyba na zakupy pojadę. Przydałoby się i to bardzo. No, zobaczymy, napiszę dzisiaj do twórców Broken Ranks, jakby zdam raport, powiem, że ogarnięte, że jakby reklama, wszystko zrobione tak jak miało być. No i zobaczymy, no może jeszcze się kiedyś zachęcą tutaj, wiecie, tym co działo się na naszych transmisjach, żeby jeszcze może zareklamować Brokena kiedyś, zobaczymy. Może jeszcze kiedyś będą chcieli, wszystko się okaże, Gałgany. Trzymajcie się i widzimy się wieczorem dzisiaj na kolejnej transmisji z Horizon Zero Dawn, chyba że coś by się miało zmienić, ale wątpię, raczej nic się nie zmieni, będziemy grać, więc no tak to wygląda. Trzymajcie się, hej!